Dzień dobry przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełza a to jest podcast Dwie lewe ręce. Kiedy mówimy te słowa, jest jeszcze bezpiecznie przed ciszą wyborczą, ale kiedy wy będziecie ich słuchać i będziecie nas oglądać, to będziecie w samym środku najprawdopodobniej partyjno-politycznego i wyborczego. Blackoutu. W związku z powyższym, będziemy szanując prawo i szanując dobry obyczaj, unikać polskich tematów partyjno-politycznych. Natomiast nie zmarnujemy okazji, żeby na ciszę wyborczą nieco ponarzekać i powiedzieć, dlaczego naszym zdaniem nie jest to obyczaj, który w XXI wieku i w dobie internetu, w dobie na miły Bóg podcastów, powinien w dalszym ciągu być podtrzymywany. Jednak e, pierwsze dwa segmenty. Naszego dzisiejszego programu będą utrzymane w tonacji zdecydowanie bardziej minorowej. A to dlatego, że będziemy mówić o śmierci. Będziemy mówić o śmierci jako o jednostkowej tragedii, ale także jako o efekcie, jako o pokłosiu taktyki politycznej i wojskowej, a zatem i o możliwej odpowiedzialności wojskowych i polityków i państw. Zapewne się domyślacie, do czego zmierzam. Będziemy oczywiście rozmawiać o śmierci, Polskiego wolontariusza Damiana Sobula oraz sześciu jego współpracowników w strefie gazy, i o tym, jak fakt, iż ponieśli oni śmierć z rąk żołnierzy izraelskich, wpłynie na relacje polsko-izraelskie, polsko-żydowskie, i spróbujemy także odtworzyć, jak te relacje wyglądały ostatnimi czasy, biorąc pod uwagę, że były one bardzo skomplikowane, a teraz z pewnością zrobią się skomplikowanymi tym bardziej. I będziemy wreszcie mówić o śmierci jako o biznesie, swego rodzaju ta na to biznesie obserwujemy bowiem z pewnym niepokojem, przynajmniej ja, jestem ciekaw twojej opinii, jak rozwija się spór o prawo do śmierci, o dobrowolną eutanazję, o śmierć z pomocą lekarza innymi słowy, jak, posu, jak przesuwamy kolejne granice w tym, kiedy śmierć na żądanie stanie się rzeczywistością. Już nie jesteśmy na poziomie, który nam który nam towarzyszył, kiedy rozmawiano na temat eutanazji, a zatem osób śmiertelnie chorych, nieuleczalnie chorych, teraz już rozmawiamy o tym, aby prawo do śmierci miało osoby, którym doskwiera zwyczajnie starość albo depresja, a nawet bieda czy bezdomność. Wydaje się więc, że na wojnie kulturowej raz jeszcze lobbyści wygrają kolejną bitwę dla kapitału, ale więcej na ten temat powiemy później. Zacząć chcemy od od tematu najbardziej bieżącego, od tego, co wydarzyło się w Strefie Gazy, pozwól, że ja przypomnę najbardziej elementarne fakty, a Ciebie już poproszę o komentarz i interpretację. W poniedziałek wieczorem doszło do ostrzału konwoju składającego się z trzech samochodów przy użyciu najprawdopodobniej izraelskiego drona Hermes 450. W wyniku tego ostrzału zginęło siedem osób, związanych z organizacją World Central kitchen organizacją znaną na całym świecie i prezes Jose Andres doradzał nawet prezydentowi Stanów Zjednoczonych, jest znanym w całym świecie kucharzem i społecznikiem. Cz członkowie tej organizacji nie nieśli pomoc w Maroku, kiedy było tam trzęsienie ziemi w Turcji. Są również obecni w strefie gazy. To siedmioro ludzi, którzy zostali... Zabici w ten poniedziałkowy wieczór to znane nam doskonale już z wielu medialnych enuncjacji Damian Sobul, 35-latek z przemyśla, to także Jacob Flickinger, Kanadyjczyk posiadający także obywatelstwo amerykańskie, Saifedin Abu Taha, Palestyńczyk, który był ich kierowcą, Zomi Frankom, Australijka, a także trzech obywateli Zjednoczonego Królestwa: John Chapman, Jim Henderson i James Kirby. Według tego, co podaje nam HRC oraz portal BellingCat, najprawdopodobniej żołnierzy izraelscy mieli dojść do wniosku, że w tym konwoju może znajdować się ukrywający się w jednym z samochodów terrorysta. Dokonali oni ostrzału każdego z tych pojazdów z osobna, zatem w pewnej odległości od siebie o mniej więcej 800 metrów. Pierwszy i 1600 metrów kolejny wraki tych samochodów zostały odnalezione. Kiedy zniszczony został pierwszy pojazd, osoby w nim znajdujące się, według tego, co twierdzą naoczni świadkowie, mieli z tego pojazdu uciekać, następnie próbować ich przenieść do kolejnego samochodu. No, na nic się to nie zdało, ponieważ ostrzał był kontynuowany. Należy dodać, że samochody te były wyraźnie oznaczone zarówno na dachach, jak i na bokach samochodów znajdowały się emblematy tej organizacji, organizacji, która była władzą izraelskim znana, wręcz można byłoby powiedzieć akredytowana przy nich i również władze izraelskie były uprzedzone o tym, jaka będzie trasa nowego konwoju, ponoć w trakcie ostrzału, nie wiemy jeszcze w jaki sposób i z kim, ale również ci wolontariusze mieli się kontaktować z izraelskim wojskiem, próbując przekazać informacje o tym, że są wolontariuszami i że są właśnie ostrzeliwywani. Krótkoterminowy efekt, i taki natychmiastowy, jest taki, że organizacja, o której mówimy, wstrzymała pomoc dla strefy gazy. Statek wierzący 240 ton pomocy humanitarnej został zawrócony na Cypr. Istnieją właściwie trzy interpretacje tego, co się wydarzyło. Oficjalna interpretacja izraelska, którą znamy chociażby ze słów ambasadora Jakoba Liwne, która mówi nam, że była to po prostu nieszczęśliwy wypadek, zbieg okoliczności, ci ludzie znaleźli się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie i w gruncie rzeczy nie ma tu nic więcej do dodania. Druga interpretacja, która mówi, to jest wojna, wojna jest niezwykle okrutna, izraelscy żołnierze w sposób coraz bardziej nonszalancki, z coraz mniejszym szacunkiem dla ludzkiego życia prowadzą tą walkę, stąd było to straszne, było to tragiczne, ale był to błąd, czy nawet zbrodnia konkretnego człowieka w konkretnym Miejscu, w konkretnym czasie, którym ciężko obciążać państwo Izrael jako takie. No interpretacja trzecia, że w istocie rzeczy to, co zobaczyliśmy, było elementem pewnego szerszego planu: planu posługiwania się głodem jako narzędziem prowadzenia wojny. A żeby to narzędzie mogło być wykorzystywane w sposób najbardziej efektywny, należy zniechęcić wszelkich mm, Uczestników organizacji charytatywnych do tego do, i, wolontari i wolontariuszy do tego, żeby przybywali do Strefy Gazy, żeby zapewniali e, pomoc humanitarną i żywność Palestyńczykom. E, w związku z powyższym no, byłoby to już coś, co obciąża konto Izraela jako takiego. Zastanawiam się, która z tych trzech interpretacji byłaby Tobie najbliższa? Przepraszam, że tak długo mówiłem, wypuszczam cię teraz na, na twoją dłuższą wypowiedź. Bardzo dziękuję Ci za to pytanie. Pozwolisz, że zanim na nie odpowiem wprost, poczynię pewną uwagę natury ogólnej, ponieważ mam wrażenie, że wraz z zabiciem polskiego obywatela Damiana Sobula przez izraelskich żołnierzy pękła w Polsce pewna tama. Politycznej poprawności, autocenzury czy po prostu niewiedzy, która blokowała w Polsce dyskusję na temat zbrodni wojennych popełnianych przez państwa, które wydają nam się bliskie, sojusznicze lub po prostu przynależą do tak zwanego cywilizowanego świata. Słowem zbrodnie wojenne popełniane przez państwa inne niż Rosja czy Iran. Dotychczas, bowiem to założenie, które utożsamiało krytykę Izraela z antysemityzmem, założenie, które jest Filarem i fundamentem izraelskiej propagandy było w polskich mediach przyjmowane jako prawda i traktowane jako coś zupełnie przezroczystego, brane wprost za fakt. I towarzyszył temu dość szeroki konsensus także w polskich mediach. Co ważne, w mediach, a nie w społeczeństwie, żeby treści dotyczące wojen na Bliskim Wschodzie formatować w sposób całkowicie zbieżny z linią, jaką w danym momencie przedstawia Izrael, Departament Stanu USA, albo w najlepszym wypadku dominujące zachodnie agencje informacyjne. I dziś na naszych oczach, ja nie chcę używać za mocnych słów, ale mam wrażenie, że dokonuje się coś, jeśli nie przełomowego, to przynajmniej bezprecedensowego. Nareszcie, albo w końcu, polskie media, głosy obecne w polskiej debacie publicznej i czołowe autorytety, także polityki, mówią o zbrodniach wojennych językiem dużo bardziej otwartym i takim, do jakiego przyzwyczaiła nas bardziej zachodnia, już globalna, międzynarodowa debata. Po tym wstępie, oczywiście nie uchylę się od odpowiedzi na pytanie, jakie postawiłeś, bo. Ja mam wrażenie, że o tragedii mowy być nie może. Także dlatego, że słowo tragedia, choć w potocznym rozumieniu oznacza po prostu nieszczęśliwy wypadek albo wydarzenie niezwykle przykre, to jak wiemy, w którym podcaście, jak nie w naszym, powinny znaleźć odwołanie do Antyku, że u źródła tragedii leży pojęcie hamarti winy tragicznej, a Tragedia opiera się na bohaterze. Może być to bohater zbiorowy, dodajmy w tym momencie, którego działania prowadzą ku koszmarnym skutkom wbrew wszystkiemu. I podejmuje on złe decyzje, niejako nie wiedząc, że są one złe, ponieważ okropny los, klątwa rzucona przez Bogów, albo wyroki innych sił nadprzyrodzonych skazują go na ów tragiczny los. Tymczasem, Świadomie podjęta decyzja przez dysponujących bardzo zaawansowaną technologią e, żołnierzy, która wynika wprost z przyjętej doktryny i metody prowadzenia wojny, nijak w tej prawdziwej definicji słowa tragedia się nie mieści. Tragedią, moim zdaniem, w kontekście konfliktu zbrojnego, można by na przykład nazwać sytuację, gdy rakieta wycelowana z pełną świadomością w cel militarny. I wystrzelona zgodnie z regułami prowadzenia ostrzału i wojny, która zmierzała do owego celu militarnego, z jakiegoś powodu, błędu technologii czy usterki technicznej skręciła czy minęła celu i uderzyła w obiekt cywilny. Taki błąd lub taka usterka techniczna albo kaprys sił natury jest mieszczącą się w ramach wojny tragedią. Czymś, co należy oczywiście opłakiwać, potępić, być może nawet osądzić, ale wciąż tragedią. Natomiast my wiemy, i to nie dotyczy, zaznaczmy, wyłącznie Izraela, choć oczywiście o Izraelu dzisiaj rozmawiamy, że technologie prowadzenia wojny na dystans drony, nasłuch elektroniczny, satelity, nawigacja i sztuczna inteligencja które miały uczynić wojnę bardziej humanitarną i spowodować, że śmierci wśród cywili będzie mniej, w efekcie doprowadziły do czegoś zupełnie odmiennego. To znaczy, Używanie dronów, nowoczesnych technologii czy także AI, bo i to sztuczna inteligencja jest przecież jednym z elementów izraelskiego arsenału, doprowadziło raczej do ułatwienia zabijania niczym w grze komputerowej, co nie jest moim spostrzeżeniem, ale co zauważył już sędziwy wówczas filozof Zygmunt Bauman i socjolog Zygmunt Bauman na początku XXI wieku, obserwując amerykańską wojnę z terrorem. Ale doprowadziły także do swego rodzaju biurokratyzacji wojny ponieważ na okoliczność używania tych różnych środków prowadzenia wojny na dystans wprowadzono różne procedury, reguły, regulaminy i prawa. Jednak, jak wykazało nagrodzone policerem śledztwo amerykańskiego New York Timesa już w 2022 roku, fakt istnienia tych procedur, które w założeniu mają chronić cywili, w rzeczywistości często służą one ochronie sprawców tych zbrodni. Mianowicie, gdy istnieją bowiem takie reguły, to wystarczy, aby odpowiedzialny oficer zaznaczył we właściwym formularzu kolumny, które trzeba, wypełnił taki wniosek i potwierdził na papierze, że atak został przeprowadzony prawidłowo, aby później zawsze mógł ukryć się za tym, że choć atak rzeczywiście sięgnął ofiar cywilnych, to był przeprowadzony zgodnie z prawem, a zatem nie, może, nie można go za to potępiać. Ale działa to także paradoksalnie w drugą stronę, ponieważ gdy jak wykazało śledztwo, śledztwo cudzysłów, jak wykazał komunikat przekazany nam na razie przez armię e, Izraela, gdy zaś tych procedur się nie dochowuje, to również on, służą one jako swego rodzaju alibi czy usprawiedliwienie post factum dla działań, które kończą się śmiercią cywili, właśnie. Bo można wówczas powiedzieć z kolei, że procedury mamy dobre, i nasze reguły są właściwe, a prawo, które reguluje prowadzenie wojny przez nas jest jak najbardziej słuszne i humanitarne, tylko w tym jednym wypadku owe reguły zostały złamane. No i oczywiście to, o czym rozmawiamy, nie jest zbrodnią wojenną, tylko jest... Przekroczeniem pewnych reguł. Co zarazem zauważmy, jak y, wiele biurokratycznych haseł, pewnie może i w, y, od części odcinka poświęconej eutanazji do tego wrócimy, od człowiecza y, to, co się naprawdę dzieje, dewoluuje ludzkie życie y, i sprowadza rozmowę o rzeczach fundamentalnych, o prawach człowieka, o prawie wojny, o ludzkiej godności do mm, bardzo. Od, od człowieczonych, właśnie e, poprawnych, gładkich, e, biurokratycznych formuł. E, o dronach pewnie i o e, technologii pomówimy także e, dzisiaj w, w tym odcinku, więc ja zakończę tę odpowiedź i ten segment stwierdzeniem, że wszystkie e, warianty, które przedstawiłeś, w jakimś sensie da się do tej sytuacji dopasować, będzie toczyła się i już toczy się wojna e, narracyjna. E, natomiast nie była to, w moim przekonaniu, i tak jak chcieliby to rozumieć niektórzy uczestnicy polskiej debaty publicznej, tragedia. Była to konsekwencja dewaluacji ludzkiego życia, przyjęcia zasady, że można w wyznaczonych strefach strzelać do każdego i że ocena operatora yy, drona i prędkość yy, działania, a także yy, imperatyw skuteczności, są ważniejsze niż ochrona cywili w trakcie trwania konfliktu zbrojnego, ba co być może nawet jest kategorią ściślejszą i bardziej rygorystyczną ochrona tej szczególnej grupy cywili operującej w realiach konfliktu zbrojnego, czyli pracowników humanitarnych właśnie no, ja, jeżeli mam powiedzieć, co sam na ten temat myślę i odpowiedzieć na własne pytanie, to powiedziałbym, że waham się gdzieś pomiędzy tezą drugą a trzecią. Przy czym jedna drugiej nie wyklucza. To znaczy, nawet jeżeli w tej konkretnej sytuacji istotnie doszło do tego, do czego zapewne już dochodziło w przeszłości i będzie dochodzić nadal, to znaczy do tego, że żołnierze, którzy znajdują się tam na miejscu, w terenie, mają przecież wiedzę o tym, że jest taktyką. Hamasu, taktyką, z której Hamas korzysta w sposób notoryczny i notoryjny, aby chować się na przykład za emblematami organizacji humanitarnych, chować się za emblematem Czerwonego Półksiężyca, chować się pośród rannych, pośród dzieci, pośród kobiet. Nie tylko w nadziei, że zadziałają oni jako żywe tarcze, ale w istocie rzeczy w nadziei na to, że Izraelczycy. Zaatakują tym samym jeszcze bardziej plamiąc sobie ręce krwią, jeszcze bardziej kompromitując się na arenie międzynarodowej, jeszcze bardziej wzmacniając szanse rekrutacyjne Hamasu. Tu powiem to jako przypis zupełny, bo wiem, że to jest różnica zdań między nami, więc tylko to zaznaczę. Ja widzę bardzo dużą różnicę między. Historycznym oporem, który prowadziła Organizacja Wyzwolenia Palestyny, do którego zawsze miałem szacunek, ponieważ była to walka narodowo-wyzwoleńcza w klasycznym wymiarze, a tym, co robi Hamas, który jednak odbiera niejako ugrupowanie narodowo-wyzwoleńcze, ale ugrupowanie islamistyczne i dżihadystyczne, które traktuje cierpienie i walkę Palestyńczyków jako pretekst, dlatego żeby w istocie prowadzić walkę o charakterze religijnym, w tym sensie Hamas bardziej przypomina Daesh albo Boko Haram. Niż na przykład Alpha tach, ale to traktuję jako przypis. Yy, I teraz ci żołnierze, wiedząc, że taka jest ich taktyka, yy, robią się coraz mniej uważni, jeżeli chodzi o to, do kogo strzelają. Operator drona dostaje rozkaz, no i nie wnika w to, czy jego dowódca mówi słusznie, czy niesłusznie. Dostaje rozkaz i go wykonuje. Yy, wreszcie, no czasami po prostu informacje takie jak ta, że był to konwój. Że tak powiem, zarejestrowany, zgłoszony, nie docierają tam, gdzie powinny, przez bałagan, przez niekompetencje. Jest możliwym, że każda z tych rzeczy, które właśnie powiedziałem, jest prawdą. Ale niestety prawdą jest jednocześnie to, że Izrael militaryzuje głód, że Izrael upolitycznia żywność i robi to konsekwentnie od wielu miesięcy. Obecnie 700 tysięcy ludzi na terenach, gdzie toczą się walki, cierpi głód już w tej chwili. Mamy doniesienia, i to sprawdzone i zweryfikowane doniesienia, o niszczeniu rozmyślnie pól uprawnych, sadów, szklarni. Mamy doniesienia o tym, że izraelska marynarka wojenna atakuje rybaków, uniemożliwiając im łowienie ryb. Mamy wreszcie wiedzę o izraelskich planach tworzenia poszerzonej strefy buforowej w strefie gazy, która tak została zaprojektowana, aby pochłonąć maksymalnie dużo. Ziemi, która nadawałaby się pod uprawy, no i mamy ataki, nie jeden, nie dwa, ale cały czas się ponawiające: ataki na ludzi, którzy gromadzą się w długich kolejkach po żywność, którą rozdają im organizacje dobroczynne. W najgorszym z tego rodzaju ataków przeprowadzonym przez izraelskie siły zbrojne zginęło ponad 100 osób. Trudno traktować to wszystko jako zbiór zbiegów okoliczności. To wygląda jak plan. Jak plan na to, aby odpowiedzieć na wzięcie zakładników przez Hamas, wzięciem za zakładników całej strefy gazy i powiedzeniem palestyńczykom: Jeżeli wy nie będziecie wypuszczać naszych obywateli, naszych ludzi, my zagłodzimy waszych. Um, Hamas, z uwagi na charakter tego ugrupowania, o którym mówiłem wcześniej, jest mało podatny na szantaż. W związku z powyższym, blokada, którą Izrael prowadzi, polityka, którą Izrael prowadzi, może się okazać bardzo nieefektywna, a jednocześnie bardzo zbrodnicza. Ja rozumiem, że tę polemikę między nami e, zaznaczyłeś w odniesieniu do tego drugiego e, aspektu Twojej wypowiedzi, czyli e, natury e, różnych. Hamasu organizacji, a nie, że chciałeś zaznaczyć, że ja dla odmiany przeciwieństwa do ciebie Hamas popieram l, l, lub jego postulaty nie, czy ideologię idealizuje. Kto, tak, kto nas ogląda wiernie, ten pewnie będzie wiedział, co do, powiedziałbym istoty walki Hamasu, to znaczy czy Hamas jest organizacją islamistyczną, która posługuje się hasłami narodowymi instrumentalnie, czy jest organizacją narodowo-wyzwoleńczą, która posługuje się dżihadyzmem instrumentalnie. Myślę, że jest Podsumowanie tego sporu. Nasz spór fundamentalnie dotyczy y, także genezy y, różnych organizacji terrorystycznych i tego, czy y, dzisiaj y, prowadzą one wojnę religijną, czy y, są motywowane. Y, Politycznymi przesłankami, i stąd są to konflikty, które należałoby i których rozwiązanie należałoby rozumieć w bardziej politycznych kategoriach odnoszących się do realnych okoliczności, a nie takiej wielkiej eschatologii. Tego ten spór dotyczy, ale oczywiście dziś nie będziemy go prowadzić ani kontynuować, bo mamy rzecz dalece pilniejszą, a powiedziałbym, nie mniej kontrowersyjną. Masz rację, że. Używanie głodu e, jako broni jest w ogóle w międzynarodowym prawie e, uznawane za e, zbrodnię wojenną i to jedną z, ze zbrodni wojennych, które e, są potępiane w najostrzejszych słowach, a zarazem nie są aż tak trudne do e, wykazania, bo zjawiska takie jak właśnie blokada portów, ostrzeliwanie konwojów z pomocą humanitarną, e, niszczenie zasobów czy spichlerzy e, żywności po prostu da się e, udokumentować. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że to nie jest pierwsza okazja, w której państwa uznawane przez Zachód za kraje sojusznicze czy sprzymierzone stosują w ostatniej dekadzie głód jako metodę wojny, bo to ten temat pojawił się przecież i w naszym odcinku poświęconemu wojnie w Jemenie i blokadzie głodowej Adenu, która. Nie byłaby możliwa bez wsparcia Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady, i która później zradykalizowała dalece ruch Huti i dała początek innemu epizodowi przemocy, który bardzo ściśle wiąże się z tym, o którym dzisiaj mówimy, ponieważ dało początek tym retorsjom w postaci blokady Morza Czerwonego, którą z kolei podjęli się sami Huti. Wracając do tego ostrzału i. Technologii w y, dziedzinie wojny i jej używania, to należałoby też powiedzieć, że ta złuda y, wojny humanitarnej pryska na naszych oczach. I widać to w reakcjach y, światowych mediów, widać to także w zmianie tego, jak w polskiej debacie publicznej się to y, komentuje. I być może nawet w takim niezwykle przewrotnym y, wymiarze tego, że dziś zauważ, Część Polskiej opinii publicznej jest bardziej jastrzębia wobec Izraela niż na przykład administracja amerykańska, czego jako żywo nie spodziewałem się jeszcze kilka tygodni, a tym bardziej kilka miesięcy temu. I to, co się wydarzyło, nieprzypadkowo zwróciło uwagę komentatorów i w samym Izraelu, i w wielu innych miejscach, ponieważ doszło do. Zbrodni, morderstwa, e, bo nie użyję słowa tragedia, e, czy, e, czy pozbawienia e, życia, w tym wyłącznie tylko w sensie wyjątkowego, że pracownicy organizacji World Central Kitchen byli biali, czy pochodzili z zachodu, byli z krajów. E, których rządy mogą się mocno upomnieć i, yy, i tupnąć nogą i spróbować na Izrael wywrzeć yy, tak, presję. Sześcioro spośród siedmiu, yy, w tym z krajów anglosaskich, prawda? To no, co, yy, co jest zwłaszcza trudne dla Izraela, no bo Polskę można zagonić do, yy, do konta i pewnie o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, yy, twierdząc, że jest antysemicka i dlatego narzeka. No ciężko zrobić ten numer z Wielką Brytanią, Australią czy Kanadą. Tak, 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 ale to też jest oczywiście. Yy doskonała okazja, żeby podjąć temat podwójnych standardów czy pewnej hipokryzji. To znaczy, że to globalne oburzenie oczywiście pojawia się e, dopiero wówczas, gdy giną nasi. Tak? Gdy wśród ofiar są Polacy. E, a jednocześnie jak zauważa na przykład Amira Haas na stronach e, najnowszego wydania e, dziennika Harec właśnie, to Benjamin Netanyahu nigdy nie zostałby zmuszony do przeprosin, a armia izraelska do tak szybkiej reakcji, gdyby pracownikami organizacji humanitarnej, y, która padła ofiarą takiego ataku, byli Palestyńczycy. To by się po prostu nie stało. A nawet, a nawet Jordańczycy tak. i, nie wiem, Marokańczycy na przykład, też nie sądzę, był przecież bardzo znany epizod, kiedy izraelski żołnierz, chyba w, w Annamie to było, zastrzelił cywilnego pracownika izraelskiej ambasady, został przewieziony do Izraela i nie tylko, że nie był sądzony, ale Benjamin Netanyahu podał mu rękę i robił sobie z nim zdjęcia, pokazując, patrzcie, jak to dbamy o naszych. Tak, i w tym samym tekście Has zwraca uwagę na to, że traktowanie organizacji humanitarnych jako przeciwnika lub jako niemego sojusznika Hamasu znów nie jest od reguły wyjątkiem, lecz jest regułą. Partia Likud przede wszystkim i jej skrajnie prawicowi um, sojusznicy, docencie Państwo precyzję, bo nie mówię Państwo o Izrael, czy um, nie, nie obwiniam o to podejście wszystkich izraelskich ugrupowań i stronnictw politycznych, bardzo szybko w swojej retoryce postanowili zrównać wszelkie. Organizacje niosące pomoc humanitarną w Palestynie lub inne organizacje działające tam na miejscu i dostarczające inne usługi w rodzaju ochrony zdrowia, edukacji czy szkoleń zawodowych albo, albo innego rodzaju pomocy społecznej za de facto współpracowników Hamasu, domagając się albo ich rozwiązania. Tak było w przypadku, oczywiście budzącej kontrowersje, ale jednak unijnej agendy. UNWRA, nazywanej po polsku, bo i nieprzyjemny jest to skrót, w skrócie UNRWA. Ale Likud i liderzy ale izraelskiej prawicy nie mieli także większych oporów, żeby i właściwie mówić szerzej, że wszyscy, którzy niosą pomoc w strefie gazy, teraz w trakcie trwania tej operacji są tak lub inaczej z Hamasem związani, tak czy inaczej z nim współpracują, tak czy inaczej działają na rzecz e, terrorystów. A zatem. Są niejako wyjęci spod prawa wojny. Oczywiście! I de facto i de jure nie są, my o tym wiemy, ale izraelska rządząca prawica uważała, że tak jest, i tym samym rozmiękczała niejako, czy próbowała w oczach opinii publicznej rozmiękczyć te zasady, które chronią pracowników humanitarnych w sposób szczególny. I o tym również Amira Has pisze. Pisze również o tym, do czego i ty się odwołałeś w pierwszej swojej wypowiedzi, czyli tak zwanego zjawiska żywych tarcz, bo to działa w dwie strony, bo z drugiej strony. Gdy jako obiegową opinię przyjmie się, że Hamas rutynowo wykorzystuje pracowników humanitarnych czy placówki ochrony zdrowia czy siedziby międzynarodowych agencji humanitarnych albo takich organizacji jak na przykład Lekarze bez granic za swoje kryjówki. To również można uznać, że w takim razie wszystkie te cele, które są chronione międzynarodowym prawem, a to robi dzisiaj rządzący Izraelem premier Netanyahu, również są legitimate military targets, znaczy uzasadnionymi celami prowadzenia działań bojowych, bo i to znowu, co wydarzyło się w ostatnich dniach, choć tak bardzo nas gorszy, nie jest wyjątkiem można by wymieniać naprawdę liczne organizacje humanitarne o globalnej renomie, no bo któż nie zna chociażby lekarzy bez granic, którzy albo musieli swoje placówki ewakuować, bo groziło im bombardowanie, albo wprost ich budynki ocierpiały i były celem ostrzału, bo właśnie tą zasadą, tą zasadą. Wywiedzioną tak naprawdę z wojny wietnamskiej, stref śmierci, kierował się Izrael prowadząc swoje działania w strefie, w strefie gazy, uznając, że w niektórych miejscach po prostu cywili być nie może, a jeżeli tam pozostaną z dowolnego powodu, to niejako sami narażają się na śmierć. Mówię to wszystko nie żeby odmalować Izrael jako jedyne państwo, które dopuszcza się tego rodzaju rzeczy, tylko raczej żeby pokazać kolejne ogniwa tego łańcucha. Bezdusznej biurokratyzacji wojny i zarazem bardzo cynicznego i prowadzonego z pełną świadomością i premedytacją rozpuszczania twardych norm w propagandowym kwasie. Wpuszczania ich w tą, w, tą, w tą retorykę, która wszystko relatywizuje i prowadzi do wniosku, że właściwie, a niektórzy przedstawiciele izraelskiej prawicy no nie byli dalecy od tego, żeby stwierdzić, że właściwie nawet sami pracownicy humanitarni są sami sobie winni, bo gdyby nie chcieli wejść pod izraelski ostrzał, to zwyczajnie nie powinni robić tego, to, tego, co robią. I to moje ostatnie zdanie w tej wypowiedzi, które zarazem jakoś sądzę e, y, przychodzi w sukurs i uzupełnia twoją o tym, że mamy prawo mówić, że istnieje uzasadnione podejrzenie używania tutaj głodu i represji wobec organizacji humanitarnych jako świadomie wykorzystywanej metody prowadzenia wojny. No i jeśli ja gdzieś widzę tragedię, prawdziwą tragedię w greckim rozumieniu tego słowa, to widzę ją w tym, że Izrael, całkiem dosłownie walcząc z potworami, a nie mam żadnej wątpliwości co do potworności Hamasu, samemu zamienia się w potwora na naszych oczach. I ten potwór również zwrócił się, yy, tak chciał los, przeciwko polskim obywatelom. No i skoro Polskę przywołaliśmy po raz kolejny, to przeszedłbym już do tego, jak to się ma i jak to wpływa na nasze relacje wzajemne, które, trzeba to powiedzieć, do dobrych nie należą i bez tego, i bez tego straszliwego czynu, który popełnili izraelscy żołnierze, i to od dawna. Mieliśmy bardzo długi serial z wycieczkami szkolnymi, gdzie naprawdę ciężko było mi się wczuć, przy całej sympatii względem państwa żydowskiego, ale tu bardzo ciężko było mi się wczuć w ich punkt widzenia. To znaczy, Polska miała bardzo ograniczone oczekiwania. Jeżeli przyjeżdżają do Polski wycieczki złożone z izraelskiej młodzieży, to y, niech zobaczą cokolwiek innego, aniżeli obozy zagłady, i niech nie towarzyszą im cały czas y, uzbrojeni y, w broń y, palną agenci, y, y, trzymając ich pod kluczem w hotelach i tworząc wrażenie, że gdyby oni kiedykolwiek wyszli na, na marszałkowską albo na planty, y, to natychmiast spotkałoby ich coś strasznego w tym, w tym koszmarnie antysemickim kraju i to, że Polska oczekiwała, że dowiedzą się także coś o Polsce, spotkają się z polską młodzieżą, z polską młodzieżą żydowskiego pochodzenia. Tu Izrael bardzo długo mówił twarde nie i to było podejście oparte na niczym innym jak na uprzedzeniach i przesądach na temat Polski. Według mnie nie da się tego inaczej rozczytać. Mieliśmy z kolei problem, który my ym, wywołaliśmy w sposób moim zdaniem kompletnie niemądry. To była propozycja Zmiany ustawy o IPN. -ie. Jak wiecie, ci z was, którzy nas oglądają regularnie, ja w ogóle mam obsesję na punkcie ograniczenia wolności słowa, nawet ryzyka ograniczenia wolności słowa. Dlatego ja byłem z definicji przeciwny wszelkim takim ustawom. Choć oczywiście sympatyzuję z celem, jakim jest to, żeby ludzie nie używali fraz typu polskie obozy koncentracyjne. Ja bym nie powiedział, nie... że masz obsesję. Moim zdaniem jesteś bardzo. Pryncypialnie i słusznie przywiązany do wielkich wartości, jakie niesie ze sobą no, wolność poza słowa. Poza tym słowa, myślę, że jak psa ktoś psa żyje, sugerowałoby że ktoś żyje, żyje z mówienia i pisania, no to też zależy mu na tym, żeby mógł mówić i pisać w sposób nieskrępowany i nie ma zamiaru scedować na żadnego urzędnika decyzji o tym, jak dużo wolno mu napisać, albo jeszcze gorzej przeczytać. Um, więc ustawa o IPN nie była moim zdaniem błędem. I tu Izrael krytykował nas słusznie, choć oczywiście w tych krytykach padały, um, padały słowa, które nigdy paść nie powinny. E, no i mieliśmy spór o już, tutaj moim zdaniem, kompletnie nieuzasadnione stanowisko Izraela, w przypadku sporu o, um, o zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, e, który to zostało określone przez samego premiera Izraela, ówczesnego przez Jera Lapida jako antysemickie. Nieludzkie i tak dalej, a sprowadzały się one do tego, że 30 lat po tym, jak decyzja administracyjna zapadła, nie można się od niej w nieskończoność odwoływać, a tak antysemicka była ta decyzja, że 96% osób, których ona dotyczyła, to byli obywatele polscy, ich potomkowie, nie mający w ogóle żadnych żydowskich korzeni. Jedynie 4% dotyczyło potomków obywateli polskich, żydowskiego pochodzenia. No i Wreszcie dochodziło też do, do pożałowania godnych incydentów, do napaści o polskiego ambasadora w Izraelu, pokrycie ścian budynku naszej ambasady obraźliwymi, antypolskimi hasłami, no, czy chuligański wybryk z gaśnicą w naszym Sejmie jednego z posłów. Również nie pomagały. Tych relacji poukładać lepiej. Na nasze nieszczęście, mamy obecnie ambasadora w Polsce, jakim, jakiego cała Polska przez ostatnie dni miała okazję poznać, bo w Liwny wystąpił w, w kanale Zero. I o ile jego wywiady w TVP World czy TVN nie były ogólnie nudne, przewidywalne, mowa trawa czytał właściwie to, co, co miał przygotowane jako, jako standardowa odpowiedź. O tyle w kanale Zero, jak jestem częstym krytykiem redaktora Mozurka, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to uważam, że stanął na wysokości zadania, był asertywny, ciągnął za język, nie pozwalał na eufemizmy i nie pozwalał na ucieczki na bok. No i tu zobaczyliśmy ambasadora Izraela, który odmawia, Powiedzenia słowa przepraszam, kiedy zamordowany zostaje y, polski obywatel. Y, brnie w narracji o wypadku. Y, no ja rozumiem, że pierwszy strzał mógł być wypadkiem, ale naprawdę nie trzeci. Y, y, ma wielką niechęć do niejasnego odcięcia się. Od słów um, ministra spraw zagranicznych Katsa i, i, um, i premiera Lapida, um, i jeszcze wcześniej premiera Szamira o Polakach, którzy wysysają antysemityzm z mlekiem matki, no słowa po prostu wprost, rasistowskie. E które, które na różne sposoby relatywizuje. No, dodam jeszcze, tak zupełnie bonusem, że no, te jego zdjęcia w furażerce Armii Czerwonej, no, według mnie trzeba kolosalnej niedelikatności, żeby wysłać syna krasnoarmiejca zakochanego w legendzie Związku Sowieckiego i w putinowskiej Rosji, który nigdy nie mógł się jej dostatecznie nachwalić, mimo że to ze słowa rosyjskiego słowo pogrom. Z języka rosyjskiego słowo pogrom weszło do naszego języka i wszystkich innych, a który jednocześnie bezustannie mówi o, o polskim antysemityzmie i, i wszędzie go szuka, i nawet przy okazji upamiętnienia ofiar obozu koncentracyjnego w Płaszowie, powiedział bardzo wiele przykrych słów o Polakach, ale z jego wypowiedzi nie dowiedziałbyś się, że był to niemiecki obóz. To Marcin. wszystko niezwykle utrudnia nam wybrnięcie z tych trudnych sytuacji, z tych trudnych położenia, w którym jesteśmy. Powiedziałeś o wycieczkach Izrael, młodzieży z Izraela do Polski. Ja podzielę się z wami pewną anegdotą, którą słuchający naszych live'ów i bywający na naszych spotkaniach na żywo może znają. Ja w liceum byłem wolontariuszem i opiekowałem się młodzieżową izraelską drużyną koszykówki. I po pierwsze, mówię to dlatego, że jest to żywy dowód na to, że współpraca międzynarodowa i wymiany młodzieżowe w Polsce mogą mieć inny charakter niż wyłącznie skupione na martyrologii, pamięci i zagłady i takiej bardzo. Powiedziałbym też polaryzującej po prostu formule bycia tutaj młodych obywateli Izraela, ale mówię to także z tego powodu, że kiedy ostatni raz byłem we Wrocławiu, to znalazłem w obrysie Marcinie bardzo dużo medali i podziękowań, które dostałem od Izraelskiego Ministerstwa Sportu i, i które gdzieś u mnie w moim dawnym e, e, dziecinnym pokoju leżą i pomyślałem sobie, że będę mógł wykorzystać je jako tarczę, gdy ambasada lub instytucje państwa Izrael za naszą dzisiejszą krytykę postanowią się na nas rzucić, to będę miał taki argument Argument ostatniej szansy w postaci swoich własnych zasług dla państwa Izrael i dobrych polsko-izraelskich relacji z przeszłości, który być może uchroni mnie przed tą tym, tym najostrzejszą formą krytyki. Co do wywiadu pana ambasadora, to oczywiście masz, masz rację. Mnie także ta przemiana i asertywna postawa Roberta Mazurka. Mm, skłoniła do refleksji, jak szybko e, dziennikarz, który fotografował się i występował w koszulce Bejtaru Jerozolima jeszcze kilka miesięcy temu, klubu uchodzącego za najbardziej e, fanatyczny, e, nie wiem, szowinistyczny, jakby to jeszcze delikatnie powiedzieć, klub Jest e, skupiający... to przesji, Lazio Rzym i Arka Gdynia wśród izraelskich klubów e, wśród izraelskich klubów piłkarskich. E, w, jak rozumiem, e, takiej czy, czytelnej swojej demonstracji poparcia dla e, izraelskiej prawicy i jej najbardziej głośnych ulicznych zwolenników dzisiaj występuje w roli kogoś, kto przepytuje pana ambasadora. I mówię to teraz już bez zbędnej przekory i naddatku e, ironii w sposób e, mocny e, i nieunikający ostrych e, ciosów. W, czasami wręcz da się wyczuć, no, emocjonalny nawet, powiedział, e, powiedziałbym. E, ale to mi uświadamia coś, co już troszeczkę zaznaczyłem w naszej rozmowie kilka e, minut temu. Po pierwsze, zjawisko wśród ofiar byli Polacy i bardzo szybki odwrót polskiej debaty publicznej i e, zwrócenie uwagi na coś, co nie dzieje się wczoraj, tylko nie oburzało nas, dopóki nie dotyczyło naszych obywateli i ten wielki upadek tabu, o którym mówiłem w pierwszej wypowiedzi w dzisiejszym programie. Ale po drugie, i tu pewnie się ze mną zgodzisz, bo gdy rozmawialiśmy przed programem, to i ty zwróciłeś na to uwagę, pewien w ogóle chyba szerszy konflikt, szerszy kontekst upadku, budowy relacji polsko-izraelskich na pamięci zagłady, rozliczeniach z zagładą. I takich pojednawczych gestów należących do przestrzeni, do, 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 do rewiru, do, do pola symbolicznego polityki historycznej, właśnie. Nagle Koniec projektu Pojednanie. Widzimy na naszych y, oczach. I y, 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 za tym idzie coś nawet, wiesz, większego bo w dziedzinie polityki i relacji wzajemnych to jest koniec projektu Pojednanie, ale w dziedzinie Debaty publicznej, czyli czegoś, na czym, jak lubię mówić, znam się yy, nawet lepiej niż na, yy, niż na relacjach międzynarodowych, yy, to jest koniec szantażu antysemityzmem. Przynajmniej na jakiś czas. Znaczy, gdy ja na antenie. On przestaje na przykład, działać ten. Yy, ta karta przestaje być kartą bijącą. Tak. Bo gdy na antenie. Radia TOK FM, no, trudno by powiedzieć, że rozgłośni jakoś szczególnie radykalnej w dziedzinie polityki międzynarodowej, czy krytyki naszych sojuszników, padają Trudno rano. je pomylić z Radiem Maria. Tak. No, trudno jest też... Trudno jest to jeszcze pomyl pomylić z Nowara Media Democracy Now, Amy Goodman i, i kilkoma innymi rozgłośniami, które mają nieco bardziej powiedziałbym, e, radykalne spojrzenie na relacje międzynarodowe. Ale gdy ja e, słyszę rano takie słowa jak e, izraelski terror i szantaż, zbrodnia wojenna, e, to zaczynam się zastanawiać, czy rzeczywiście to nie jest moment o jakimś znów nie szukam zbyt dużych słów, ale przełomowym znaczeniu. W, w tym, co w Polsce można powiedzieć, czego nie można powiedzieć, ponieważ e, podkreślmy to jeszcze bardzo mocno. Moim zdaniem, e, mam na to dowody nie tylko anegdotyczne, w Polsce debata na tematy międzynarodowe jest dużo bardziej pluralistyczna niż to, jak ją oddają media. Natomiast media były i są dalej w Polsce, szczególnie te głównonurtowe, jednak pewien, pewnym pasem transmisyjnym wrażliwości elit, głównie elit warszawskich. No, a te elity warszawskie z kolei też doskonale wiedzą, jakie poglądy należy mieć i jakie poglądy wypada mieć, żeby zrobić karierę, dostawać międzynarodowe stypendia, nie zostać w porę skancelowanym, nie pozbawić siebie szans na granty czy lukratywne komercyjne współpracę. I ja nawet kilka tygodni temu udzielałem takiej rozmowy, nie wiedzieć czemu, do dzisiaj się ona nie ukazała, dotyczącej właśnie podejścia polskich mediów do, do Izraela. I powiedziałem rzecz, którą, skoro nie ukazała się drukiem, to niech wybrzmi tutaj na głos. To my przez lata też tak naprawdę podchodziliśmy do Izraela, tak naprawdę nie poprzez nasz stosunek do Tel Awiwu, tylko poprzez nasz stosunek do Stanów Zjednoczonych. I to przez to, że przyjmowaliśmy perspektywę amerykańską za uniwersalną, a amerykański interes za nienaruszalny, to w jakimś sensie i nawet to było podporządkowane, czy nawet relacje polsko-izraelskie były podporządkowane raczej temu, żeby w polskich mediach odzwierciedlać konsensus, który dotyczy polityki międzynarodowej, jaki wypływa z aktualnie urzędującej administracji w Waszyngtonie. A że jak na ironię, prezydent Trump i prezydent Biden różnią się w bardzo wielu rzeczach, ale akurat w poparciu dla Izraela, współpracy militarnej z Izraelem, wspierania jego wysiłków e, wojennych e, mają pełną zgodność to i polska klasa medialna nie musiała się tu specjalnie wysilać, bo i za administracji republikańskiej, i za administracji demokratycznej, nasz patron i hegemon miał mniej więcej bardzo podobną linię, stąd i tutaj nie trzeba było się specjalnie no, właśnie, spłacić, żeby, żeby do tematu izraelskiego jakoś podejść. I tu już wracamy z tych rejestrów międzynarodowych. Z powrotem do tematów polskich, bo wiem, że masz jeszcze kilka uwag na temat i wywiadu, i pana ambasadora. Więc ja, więc ja teraz z przyjemnością oddam ci głos i. Cóż, zapytam, jak tam z Wątkiem Łódzkim na przykład, który w tym wywiadzie się pojawił. O, do, chcę go koniecznie poruszyć. Zanim to też powiem tylko jedną rzecz. Jeżeli mówimy, że koniec projektu pojednanie, to co w zamian? Ja zaczynam czuć, że Izrael będzie dla nas po prostu kolejnym państwem na Bliskim Wschodzie. I będzie dla nas miał mniej więcej taką wagę geostrategiczną i w coraz większym stopniu taką wagę emocjonalną, jak jego sąsiedzi. Otóż zobaczyliśmy chociażby na podstawie Niemożności przekonania przez Izrael Stanów Zjednoczonych do swojego spojrzenia na to, jak powinny wyglądać tematy reprywatyzacyjne. Nad Wisłą, że legenda wszechmocnego Lubi żydowskiego w Stanach Zjednoczonych przyłożona do praktycznej sprawy nie utrzymuje się. Izrael czegoś bardzo chciał i bardzo na to nastawał. Amerykanie mu tego nie dali. Amerykanie de facto wzięli stronę Polski w tym sporze. Analogicznie my naprawdę nie potrzebujemy izraelskiego uzbrojenia. Wszystko od Stanów Zjednoczonych po Koreę Południową, z państwami europejskimi po drodze chcą nam sprzedawać broń. Dalej jeżeli Izrael będzie używał tej karty antysemickiej, to w tej chwili używa ją tak szeroko i wobec tak wielu podmiotów, ludzi i państw, że ona się kompletnie zgrała. Więc ta wyjątkowość Polski, odpalanie tego protokołu polskiego, to co w wywiadzie chociażby jako wliwny zrobił, prawda? A rozmawiasz z Polakami czy o Polakach, natychmiast odwołaj się do stereotypu polskiego antysemityzmu, to przestaje działać. A skoro przestaje działać, to też dużo mniej musimy się tym przejmować. Zatem. Jeżeli już musi tak być, że izraelscy politycy, dyplomaci, izraelscy dziennikarze będą sobie nabijać punkty e, antypolskimi wypowiedziami, a nawet teraz e, po, po zamordowaniu naszego obywatela, izraelski nadawca publiczny mówi, że treść jego nekrologu była antysemicka. Tego Powiedziano, nie że, że, że zginął w, w żydowskim ataku. Tak? Znaczy, jeżeli tak jest, no to ja mogę tylko zacytować coś, co kiedyś powiedział Menachem Begging. Czasami bardzo długo patrzysz na coś, jak na problem, który musisz rozwiązać. A w, którym a w którymś momencie zaczynasz myśleć, że to jest fakt, z którym musisz żyć. I być może antypolskie nastawienie klasy dyskutującej, politycznej w Izraelu jest po prostu faktem, z którym musimy żyć i musimy poczekać na zmianę pokoleniową. Aż przyjdą ludzie, yy, dla których. Yy, te wyobrażenia, te mity um, nie będą aż tak konstytutywne dla ich e, pamięci i tożsamości. Niektórzy to, będą patrzeć na Polskę, jak na każdy inny kraj w istocie mogliby, um, Polacy zaś najwięcej drzewek w Instytucji Adwaszem, mimo całego straszliwego antysemityzmu, który u nas był, któremu nie zaprzeczam, Rumunii wymordowali milion Żydów bez pomocy Niemców, nie wybuchają co chwila um, dramatyczne konflikty na linii bukaresz lawy, z jakiegoś powodu. Um, I przechodząc do wątku, który już wywołałeś, bo powiedziałem ci o tym przed odcinkiem, że osobiście mnie to dotknęło, co powiedział pan ambasador w rozmowie z Robertem Mazurkiem na temat antysemityzmu, który widział w Polsce, i za przykład sztandarowego antysemickiego miasta podał łódź. Prawda? Pojedźcie do łodzi, jeżeli uważacie, że w Polsce nie ma antysemityzmu, to łódź was wyleczy z tych złudzeń. Otóż złudzeniem jest właśnie ów antysemityzm. Ja się wychowałem w mieście i spędziłem w nim większej życia, w którym przed wojną 34% ludności to byli Żydzi. 103 osoba mieszkająca w Łodzi była żydowskiego pochodzenia. Po tej żydowskiej Łodzi bardzo wiele zostało. Jeżeli dzisiaj pójdziecie na ulicę hmm, rewolucji 1905 roku, znajdziecie tam jak najbardziej funkcjonującą synagogę, jeżeli pójdziecie na Pomorską, będzie tam budynek gminy żydowskiej, przedszkole żydowskiej, naprawdę tętniące życiem centrum, wokół którego bardzo łatwo będzie spotkać mężczyzn w tradycyjnych żydowskich strojach, w kapeluszach, z długimi brodami, etc., którzy kompletnie. Niemolestowani, chodzą ulicą, nikim nic nie robi, są, są tak samo naturalną częścią krajobrazu, jak wszyscy inni łodzianie. Gdyby akcja tego, co właśnie opisuję, miała miejsce w Paryżu, gwarantuję wam, że obok każdego z tych budynków, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, stałby przynajmniej jeden radiowóz, a w trakcie nabożeń byliby tam policjanci z bronią długą, jeśli nie żołnierze. Mamy w Łodzi cmentarz żydowski, który nie przypominam sobie, żeby jeden raz był zbezczeszczony. Mamy cały szereg ulic, które noszą imiona Łodzian żydowskiego pochodzenia i innych wybitnych polskich Żydów, szczególnie tam, gdzie rzekomo, jak twierdzi pan ambasador się udał. On mówił, że był na terenie dawnego Litzmannstadt-Ghetto, więc jak rozumiem, był na starym mieście i na. Bałutach. No to przechodził ulicą Berka Jozelewicza, przechodził ulicami Rabina Majzela, etc. Mamy ławeczkę Tuwima, mamy fortepian Rubinsteina, funkcjonują bardzo prężnie takie organizacje jak Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, jak ośrodek badań, Żydowskich przy Instytucie Historii e, Uniwersytetu Łódzkiego. E, mamy Muzeum Tradycji Niepodległościowych, które jest strażnikiem ważnych miejsc pamięci, takich jak Stacja Radegast i, i długo by jeszcze wymieniać. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pan ambasador widział, no to trzeba by też trochę mieć czucie e, miejscowe i znać e, kontekst. Ja rozumiem, że jeśli on chodził po starych bałtach, to widział różne rzeczy na murach, bo na to się powoływał. Bałty są, jak pewnie wiadomo, bo ich sława wykracza poza łódź, szczególnie biedną, szczególnie zaniedbaną, szczególnie pozostawioną własnemu losowi częścią tego miasta, gdzie jest dużo wykluczenia, gdzie jest dużo przemocy. Mówię z doświadczenia, sam jak byłem młody, nieraz tam dostałem w mordę. Natomiast po pierwsze, to się wszystko dynamicznie zmienia. Um, ale bałty były też miejscem szczególnego nasilenia konfliktu między kibicami, czy pseudokibicami kibolami dwóch łódzkich drużyn piłkarskich, czyli Widzewa i łks um, stare Bałuty to jest generalnie Widzew ale sławna Limanka, okolice ulicy Limanowskiego, łodzianie wiedzą o czym mówię, to jest ŁKS tam dochodziło do do częstych Bitek, Bałty miały też swoją wyniesioną reputację z Drugiej Rzeczpospolitej. Tam był ślepy Max, tam była Dintoira, tam były grupki biegające z kastetami, nożami i tak dalej. I ten konflikt widzewa ŁKS-em ma także i ten wymiar, że w socjolekcie, w, w slangu kibolskim, kibic przeciwnej drużyny to jest Żyd. Stąd na przykład gwiazdy Dawida na Szubienicach, ale zawsze im towarzyszy prawda, ŁKS albo Widzew, albo rok 1910, albo 1908, i naprawdę, jak, jak ja się wychowywałem na łódzkim podwórku, ja jestem ze Śródmieścia, ale mój ojciec się wychowywał na Starych Bałtach, to ja najpierw poznałem słowo Żyd, jako kibic lks u a dopiero później się dowiedziałem, że w ogóle istnieją Żydzi jako naród bądź religia i myślę, że bardzo wielu z tych młodych chłopaków, którzy marzą te rzeczy na murach albo mazali lata temu, a one nigdy nie zostały wyczyszczone, bo gdyby to było na Piotrkowskiej czy na Sienkiewicza, to te elewacje już by były odmalowane, że to jest na bałutach, to te rzeczy zostały no i nawet nie mają pojęcia. Tak? Oni dla, dla nich to jest po prostu coś, co się mówi, co się robi i nie ma to nic wspólnego z jakkolwiek rozumianym antysemityzmem, z tym jednym oczywiście wyjątkiem, że no jest karygodnym, żeby używać słowa Żyd jako słowa obraźliwego. Natomiast nie jest to wynikiem ich jakby politycznego zaangażowania w jakiś endecki projekt antysemicki, jest to resztówka po, po starych konfliktach klubowych, które były w biednych dzielnicach Łodzi, a które naprawdę w dzisiejszych czasach już w dużej mierze wygasły i należą do przeszłości. Nie chcę, żebyś pomyślał, że biorę stronę ambasadora w tym konflikcie, ale gdy po raz pierwszy na rynku mojego rodzinnego miasta zobaczyłem ekipę taką dość liczną e, i głośną łódzkich kibiców w koszulkach z napisem Busters i takim wizerunkiem e, karykaturalnego Żyda z pejsami przekreślonego na czerwono e, i stylizowanego, na, e, cały ten obrazek stylizowany na e, ikonografię filmu Ghostbusters, to muszę ci powiedzieć, że też nie zrozumiałem do końca, o co w ty w tych wizerunkach w kierunkach chodzi, ale Jest ja jeszcze... tylko, mówię, tylko mówię o jednej rzeczy synagoga, gmina żydowska cmentarz żydowski festiwale, wydarzenia i tak dalej, żadnego incydentu przez dekady prawda, znaczy to o czym świadczy to, że ktoś posługuje się Żydem jako figurą kibica przeciwnej drużyny, świadczy o jego nieprawdopodobnej głupocie płytkości, podłości i tak dalej oczywiście Natomiast twierdzenie, tak jak twierdzi ambasador, że to jest antysemityzm w rozumieniu antysemityzmu brunatnych koszul w latach 30., nie, kompletnie. Natomiast to prowadzi mnie do bardzo e, istotnego wątku i cieszę się, że jest czas, żeby to wybrzmiało. Ponieważ ja w ogóle sprzeciwiam się sprowadzeniu tej dyskusji do sporu o to, co jest gorsze: antysemityzm czy antypolonizm? Albo. Czy gorsze są zachowania polskich władz wobec władz Izraela, czy władz Izraela, wobec władz Polski, albo który z narodów musi zrobić więcej kroków w tył i bardziej popsypać głowę popiołem i wyciągnąć rękę do pojednania, aby do tego pojednania w końcu doszło. I to nie tylko dlatego, że jak już stwierdziliśmy, projekt pojednanie w ogóle chyba odchodzi w przeszłość i relacje polsko-izraelskie po prostu, jak słusznie zauważam, zauważa Marcin, przejdą na inny poziom. Dla mnie to jest ważne z innego powodu. Otóż powinniśmy wyjść z dyskusji o tym, czy władze Izraela są antypolskie, a władze Polski rzekomo antysemickie, i przejść na poziom dyskusji o prawie międzynarodowym, prawie wojny, prawie humanitarnym i podwójnych standardach. Dlaczego tak jest, że niektóre państwa mogą coś robić, a inne państwa czegoś robić nie mogą? Dlaczego tak jest, że jedne akty, Agresji spotykają się z powszechnym międzynarodowym potępieniem, wezwaniami do sankcji i jak najostrzejszej międzynarodowej izolacji, a drugie traktowane są z pobłażliwością zachodnie media. Są um, pewnością polskie media o nich milczą e, i e, cicha zgoda potęg tego świata pozwala na nawet najbrutalniejsze e, działania, i bezduszne traktowanie jeńców, używanie głodu jako broni wojennej, czy wiele innych przykładów łamania prawa e, międzynarodowego. Dla mnie to jest dyskusja o tym. Dla mnie to jest dyskusja o tym, czy e, ten liberalny ład międzynarodowy, którego rzekomo bronimy, i którego, którego rzekomo broni Wasz który Rzekomo istnieje. który rzekomo istnieje. Coś jeszcze znaczy, czy po prostu jest pewną fikcją wciskaną naiwnym, żeby akceptowali cele wyznaczane sobie przez najmożniejszych tego świata, a sami nie zadawali zbyt dużo pytań o to, jakimi metodami owe cele są realizowane. To jest także oczywiście pytanie o to, na ile Izrael wykorzystuje pamięć zagłady do uzasadniania swoich własnych postępków i Uchylania się od międzynarodowej krytyki, a widzimy to rzeczywiście od kilku miesięcy raz po raz w stopniu karykaturalnym. Zainteresowanych na przykład chciałbym odesłać do dyskusji panelowej, którą zorganizował magazyn Jewish Currents, taki wychodzący w Stanach Zjednoczonych żydowski magazyn idei, poświęcony temu, czy Benjamin Netanyahu miał prawo nazwać Hamas nowymi nazistami. I to jeszcze w rozmowie z kanclerzem Niemiec, używając właściwie jako zagłady w sposób, w sposób podwójny i wikłając w to współczesną niemiecką politykę historyczną, która też zaznaczmy jest, jest wyjątkowa, bo traktuje swoją misję ochrony wizerunku Izraela i obrony izraelskiej państwowości jako element racji stanu i za, i za tym bardzo, Mocno w niemieckim społeczeństwie i przede wszystkim w niemieckich elitach władzy zinternalizowane zostały, zostało to przekonanie, że krytyka Izraela równa się antysemityzm, co prowadziło, chyba wspominaliśmy o tym w jednym z ostatnich odcinków, do tak absurdalnych sytuacji, jak em, karanie, em, usuwanie wystaw czy wycofywanie nagród dla autorów i autorek żydowskiego pochodzenia, czyli cenzurowanie żydowskich głosów w Niemczech, dlatego że nie są dość gorliwie i aprobatywnie nastawione wobec polityki partii Likud, koalicji rządzącej Izraelem i samego Benjamina Netanjahu. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że w moim przekonaniu dopóki nie wzniesiemy tej rozmowy, Mam nadzieję, że nasz dzisiejszy program trochę ku temu wszystkich nas przybliża, na poziom dyskusji o prawie międzynarodowym podwójnych standardach. Nie zaczniemy stawiać pytań na przykład, dlaczego Izrael może to robić, co robi, i dlaczego na przykład to, co Izrael robi, tak bardzo negatywnie wpływa na wolę wielu państw i społeczeństw, na przykład na pomoc Ukrainie, tak? I dlaczego na przykład uważają, że to jest najlepszy przykład hipokryzji Zachodu, która potępia Rosję, a a zarazem nie jest w stanie wybąknąć z siebie cienia, słowa, już nie mówię potępienia nawet, ale jakiejś obawy, przestrogi, czy wezwania do umiarkowania wobec Izraela, to realnie jeszcze oczywiście skutkuje wypłukaniem autorytetu samych Stanów Zjednoczonych i tak jak powiedziałeś, nie, żeby przesadnie wiele ludzi w ten liberalny, międzynarodowy Łatoparty naprawie wierzyło, ale nawet wśród tych, którzy jeszcze e, wierzyli, z pewnością pod, podkopuje morale i prowadzi do e, albo większych aktów hipokryzji, albo jeszcze większych aktów e, cynizmu. Dla mnie, wobe, dla mnie zatem, wobec tego, co powiedziałem e, przed chwilą, istotne jest skupienie się na tym, żeby śledztwo e, miało charakter międzynarodowy i aby nie zostawić tego. W rękach samych izraelskich sił zbrojnych, na przykład. To być może jest postulat, który, który powinien wybrzmieć w takiej dyskusji jak dzisiejsza. Bo no wtedy wyniki tego śledztwa będą takie jak zawsze? Ważne jest moim zdaniem, żeby umieścić e, cierpienie cywili w gazie w szerokim kontekście cierpienia cywili podczas konfliktów zbrojnych w ogóle e, na świecie i patrzeć na to przez pryzmat. Badań nad wojną i badań nad pokojem. Wreszcie, żeby zacząć zastanawiać się nad zdjęciem tego woalu, który chroni Izrael przed, przed krytyką i potępieniem, ale też zauważyć, jak nowe, rzekomo bardziej humanitarne metody prowadzenia wojny i nowa Pseudo-humanitarna retoryka, która towarzyszy wojną, faktycznie służy usprawiedliwianiu zbrodni, tuszowaniu ich albo rozmywaniu kategorii odpowiedzialności armii za śmierć i ofiary cywilne tych konfliktów. To jest chociażby kilka takich punktów, i gorąco apeluję też do naszych kolegów i koleżanek prowadzących różne głośne debaty w bardzo popularnych kanałach, aby je podjęli. Ja myślę, że spór z ambasadorem to jedno, ale to jest. Przepraszam, proszę nie myśleć, że to ale to jest też tylko spór z ambasadorem. To jest człowiek, którego misja w Polsce na placówce kiedyś się skończy, on wyjedzie, złe emocje zostaną lub przeminą. Natomiast te wyzwania bardziej fundamentalne dotyczące naszego stosunku do wojny jako takiej stosunku do ochrony cywili w konfliktach zbrojnych jako y, takiego do prawa międzynarodowego i do wyjątków od tego prawa a wreszcie y, odpowiedzialności y, administracji. Które się posuwają do takich kroków, pozostanie. Te emocje być może miną, ale wyzwania natury fundamentalnej dotyczące humanitaryzmu, wojny, prawa międzynarodowego i naszego przyzwolenia na tę wojnę będą z nami jeszcze długo. I skoro teraz ta tama, jak powiedziałem, politycznej poprawności, autocenzury i niewiedzy się zawaliła, to, jest, to daje nam to świetną okazję, żeby te tematy poruszyć, nie traktując Izraela, co bardzo ważne, w żadnym wymiarze wyjątkowo. Ani państwa szczególnie predestynowanego do zła, ani państwa szczególnie e, chronionego, czy szczególnie m, z racji swojej e, historii e, niewinnego, e, właśnie. Ja z kolei na koniec powiem, że chciałbym, żeby Izrael był jeszcze kiedyś bardziej podobny do tego, czym był, kiedy na czele tego państwa stali tacy ludzie jak Dawid Ben Gurion. Jitzchak Rabin czy Shimon Peres, i jak przedstawicielami izraelskich rządów byli tacy ludzie jak Szewak Weiss. A Szewak Weiss, kiedy przyjechał do Polski i zaczął pełnić swoje obowiązki ambasadora, to na sam początek powiedział: 'Przyjechałem tutaj, żeby rozmawiać nie jak Żyd z Polakiem, ale jak człowiek z człowiekiem.' Ambasador Liwny nie potrafi tego zrobić. I mam nadzieję, że przyszli ambasadorowie będą potrafić. Tylko, że jak słusznie powiedziałeś, to nie ambasador jest tu problemem, ale rząd, który go wysłał. Jakiego ambasadora miał nam wysłać rząd skrajnej prawicy izraelskiej? No i dopóki to się nie zmieni, nic się nie zmieni. I chyba z taką gorzką refleksją mogę nas zostawić na koniec, jeśli o ten temat chodzi, bo musimy już biec do tematu kolejnego. Tematu również gorzkiego, dlatego, bo umówiliśmy się na rozmowę o dyskusji, która rozgorzała teraz w wielu krajach ostatnimi e, czasy, w Kanadzie, Szkocji, Wielkiej Brytanii, e, Francji, gdzie jest przygotowywana e, nowa ustawa w Stanach, poszczególnych Stanach, w Stanach Zjednoczonych, a to oznacza, że prędzej czy później ta dyskusja zawita Również do nas chodzi o prawo do śmierci, rozumiane tutaj nie jak klasyczna eutanazja, gdzie osoba nieuleczalnie chora, która tak czy inaczej niebawem umrze, prosi o to, aby skrócić jej cierpienia, albo osoba, która już kompletnie nie jest świadoma, um, zostaje odcięta od aparatury podtrzymującej życie, ale o sytuację, w której człowiek może uznać, że jest jego prawem, aby zakończyć swoje istnienie, na przykład, dlatego że cierpi na depresję, na przykład, dlatego że cierpi z powodu kalectwa na przykład dlatego, że o tym jeszcze będę mówił y, więcej że y, jest osobą ubogą, samotną albo y, albo w jakikolwiek inny sposób zwyczajnie nieszczęśliwą y, myślę, że y, o ile w innych krajach mówi się o, y, o y, assisted dying o, o śmierci wspomaganej medycznie. Pewnie, jak to przyjdzie do nas, to będziemy mówili o uśmiechniętej śmierci. I podzielę się moją obawą. No, moja obawa jest taka, że raz jeszcze wojny kulturowe oczyszczają przedpole dla postępów kapitału, i kolejny obszar życia zostaje skolonizowany przez kapitał. Myślę, że i jak lubię powtarzać, już żyjemy w dystopii, ona jest tylko nierównomiernie rozprowadzona geograficznie i klasowo, i żyjemy w okresie takiego triumfującego biolibertarianizmu, e, który doprowadzi do czego? W mojej ocenie, on doprowadzi do tego, że bogaci ludzie będą korzystali z coraz bardziej wysublimowanych medycznie technik przedłużania. Swojego życia i czynienia swojej star starości aktywną, zdrową e, i w istocie rzeczy mało dolegliwą. Natomiast ludziom uboższym e, będzie się mówić, że powinni zakończyć swoje życie, na przykład dlatego, że ich terapia jest bardzo droga i jest dużym ciężarem e, dla nich, dla ich rodzin, dla systemu ubezpieczeń, no, krótko mówiąc, dla społeczeństwa. Będzie się jej mówić, że ich dalsze kontynuowanie życia powyżej pewnego wieku jest problematyczne dla planety. Na przykład, i że powinni już rozstać się z życiem. W istocie jedna Kanadyjka, która podjęła taką decyzję, choć nie wiadomo jeszcze ile lat życia była przed nią, żegnając się z tym światem, powiedziała swoim córkom, które ją, notabene, zachęcały do skrócenia życia. Że y, robi to dla planety i że zostawię jej z takim przesłaniem, żeby one również przede wszystkim dbały o planetę i o klimat. Więc trochę zawstydzamy y, babcie na, na, na śmierć, aż sama postanowi się zabić. A wszystko to, jak sądzę, w służbie tego, aby kiedyś móc powiedzieć, że publiczna służba zdrowia. Po co miałaby niby istnieć? Jeśli kogoś stać, to sobie ją opłacie. Jeśli kogoś nie stać, wystarczy jeden zastrzyk, jedna tabletka i mamy go z głowy i nie jest on już dla nikogo e, ciężarem. A i system emerytalny, jak przekonywał nas na łamach um, The Times. Um, y znany brytyjski torys i dziennikarz Matthew Paris notabene zdobywca na Orwella, o ironio, um, społeczeństwo nie jest w stanie Biedny Eric społeczeństw... Blair by się naprawdę przewrócił e, w grobie. Ja myślę, że, ja myślę, że Tony Blair się przewrócił, jak to usłyszał co dopiero Eric Blair. Um, ale w każdym razie, że, e, że PKB, e, że jak już człowiek ani nie produkuje, ani nie kupuje, no to w sumie po co nam taka jednostka i że krótko mówiąc, Um, pewna doza darwinizmu społecznego jest przecież jak najbardziej zdrowa. Użył nawet argumentu, że jeśli chcemy rywalizować z Chinami, no to nie możemy pozwolić, żeby starzy, chorzy, chromi, niepełnosprawni i tak dalej ciągnęli nas w dół. Um, więc. Mamy ten kontekst medyczny, jest też kontekst emerytalny. Tutaj wypowiedział się prezes największego funduszu zarządzającego kapitałem na świecie, czyli BlackRock. Napisał on w niedawnym newsletterze do inwestorów, że świat. Stoi przed wyzwaniem, jakim jest to, że ludzie za długo żyją, że medycyna jest zbyt wysublimowana, mm, i w związku z powyższym, no po prostu nasz system nie jest przygotowany na to, żeby ich utrzymywać, im wypłacać emerytury i żeby, że tak powiem, zajmowali. Przestrzeń stąd trzeba szukać jakichś sposobów na to, żeby nie było tak dużo emerytów, tak dużo ludzi powyżej pewnego wieku. No chyba że pozostają dla społeczeństwa produktywni. Wy, nasi akcjonariusze przecież nikt nie ma wątpliwości, że pozostaniecie jak najbardziej produktywni bardzo długo, ale tamci ludzie sami rozumiecie. No coś trzeba będzie z nimi zrobić. Innymi słowy, hmm, jedzie w naszą stronę. Hmm, yy, yy, bardzo dużo e, znieczulicy i cierpienia, e, e, i to pod maską e, empatii, współczucia, e, wolnego wyboru, cielesnej autonomii, a nawet e, uwłasnowolnienia, prawda? Empowerment, e, które w istocie rzeczy będzie czymś, co chyba trzeba nazwać po imieniu, klasobójstwem. Twój wstęp był tak przekrojowy i y, bogaty, że mamy do czynienia z no, klęską dobrobytu, bo y, nie wiem do czego się odnieść i nie wiem gdzie z Tobą miałbym podjąć polemikę, bo wydaje mi się, że w zasadniczej części, y, jak i w szczególe się zgadzamy. Ale spróbuję tak. Mój niepokój. Budzi przede wszystkim ten aspekt oswajania śmierci wspomaganej przez lekarza. To tak się dzisiaj nazywa w żargonie. Assisted suicide, samobójstwem właściwie wspomaganym przez lekarza. Te, teraz już się mówi assisted dying, bo suicide jest stygmatyzujące. Popełniłeś właśnie wykroczenie z suicydyzmu, już powstało to słowo. Zależy, w którym kraju oczywiście, bo to te spory trwają między Szkocją, Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią w ogóle, bo to też ciekawe, że z wyjątkiem Holandii, która już po prostu przyjęła dość, nazwijmy, nazwać to liberalny, to byłoby mało powiedziane, może ta na to liberalny model lata temu, to dzisiaj ta nie. dyskusja dotyczy i rozlewa się po krajach anglojęzycznych. Więc tu można się spierać, jaką nomenklaturę wybiera kto, dla nas to będzie drugorzędne, bo być może na szczęście jeszcze w Polsce się tych neologizmów nie doczeka choć um, i to nas pewnie prędzej czy później czeka. Mój problem nie dotyczy samego zjawiska tego, że są osoby um, przewlekle i śmiertelnie chore, które um, chciałyby się zabiegowi eutanazji poddać lub widzą w nim jedyną nadzieję na przerwanie swojego cierpienia. Um, Jaki nie budzi mojego niepokoju to, że dyskusja o legalizacji eutanazji właśnie um, będzie i zmierza już w kierunku większego przyzwolenia. Najnowsze badania Galupa w Stanach Zjednoczonych, wiesz, pokazują, że nawet większość wierzących i praktykujących chrześcijan popiera eutanazję, tak rozumianą. Mój niepokój mhm. budzi inny wymiar, który też czytelnie zaznaczyłeś to znaczy to rozpuszczanie terminów i inflacja pojęć. Bo w najnowszym badaniu z Kanady, właśnie, o ile 58% uważa, że medycznie wspomagana śmierć jest ym, dopuszczalna, to to mnie jeszcze nie dziwi, że taki, taki odsetek wskazań jest na tak. Dziwi, czy w jakimś sensie zwraca moją uwagę y, kolumna niżej. 20% Kanadyjczyków uważa, że niezależnie od powodu. Jedna piąta obywateli Kanady uważa, że niezależnie od powodu, i nie jest moim zdaniem przypadkiem, że to koreluje także z liberalizmem czy libertinizmem światopoglądowym e, społeczeństw, w którym są takie, takie wskazania, i także dominacją pewnego języka, jakby go sobie nazwać: wokistowskiego, progresywistycznego, skrajnie indywidualistycznego, e, który zdominował w tamtych krajach debatę e, publiczną. Ponieważ. To zjawisko współistnieje z medykalizacją i psychiatryzacją nieszczęścia jako takiego. To jest ten moment, w którym brakuje tutaj Tom Tomasza Stawiszyńskiego, który wyjaśniłby to lepiej niż ktokolwiek z nas, ale może i taka okazja się kiedyś pojawi. Czyli zjawiska, które polega na tym, że odrzucamy fakt istnienia w życiu cierpienia i traktujemy to jako jednostkę chorobową, ba, jako zaburzenie lub idąc dalej w stopniu skrajnym, wręcz powód, aby to życie przerwać. Gdy jednak równolegle żyjemy w społeczeństwie, w którym tendencja do psychiatryzowania najróżniejszych zachowań jest coraz mocniejsza, a przyzwolenie na samodiagnozę staje się kulturową normą, to rzeczywiście prowadzi na stoku głęboko dystopijnej przyszłości, w której osoba, która stwierdzi, że cierpi na... Depresję, zaburzenia lękowe, bądź inną chorobę zaburzającą jej postrzeganie świata, chce przerwać swoje życie, a jedynym kluczowym powodem dla tej decyzji będzie wola i oświadczenie i chęć takiej osoby, to e, będziemy mieli do czynienia z czymś, co e, już w suicydologii nazwane jest efektem Wertera, tylko na masową skalę. Umożliwionym i być może nawet współfinansowanym przez państwo. Efekt Wertera, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest zjawisko inspirowania się nagłośnionymi przez prasę, czy popularnymi, czy spektakularnymi samobójstwami. Dlaczego obawiam się w odniesieniu do tego zjawiska efektu Wertera? Czyli przekonania, że skoro po pierwsze normalizujemy samobójstwo wspomagane medycznie, a b zgadzamy się, że depresja, czy zaburzenia, lub coraz częściej nawet po prostu przewlekły smutek, są głęboko upośledzającą chorobą, która mogłaby być przesłanką do przerwania swojego życia. To jest B. I C. Skoro tak jest, to musimy niejako o ten, ten, to zjawisko zalegalizować, skomercjalizować, sprywatyzować i upowszechnić. To skończymy z przekonaniem być może u części szczególnie młodych ludzi, którzy dojdą do przekonania, że to nie tylko jest wybór. Konieczny i tragiczny, w tym sensie słowo tragedia tu wraca, ale co więcej, racjonalny, opłacalny, a wręcz być może modny. Wy, wyciągam to przekonanie i mówię to ze smutkiem, proszę mnie w pełni zrozumieć, a nie z żadną przekorą, gdy czytam kolejne relacje prasowe, które przedstawiają osoby, które odebrały sobie życie w tej procedurze, jako bohaterskie, dzielne. Sprawcze. Emp empatyczne. Mhm. I to. Nie odkrywam tu chyba zbytniej tajemnicy. Heroizuje takie zachowanie. I prasa, chcąc, i media szeroko rzecz biorąc, chcąc podejść do niezaprzeczalnego nieszczęścia tych osób w sposób delikatny, wrażliwy czy pełen empatii, w gruncie rzeczy przedstawia um, ich wybór jako. Heroiczny, właściwy, bohaterski, a zatem godny naśladowania, bo jeżeli ktoś, mierząc się z chorobą psychiczną, uzależnieniem, y, traumą po krzywdzie, y, wybiera wspomaganą przez lekarza śmierć i uzyskuje w ten sposób y, aprobatę największych mediów, to naprawdę nie trzeba wielkiej fantazji, żeby wywieźć z tego, Przekonanie, że efekt Wertera jest nie tylko w jakimś sensie możliwy, ale wręcz jest jedyną możliwą konsekwencją takiego podejścia głównonurtowej kultury do e, problemu. Ty kilka miesięcy temu w jednym z naszych newsletterów przypomniałeś te słowa Alana Finkelkrauta o pokoleniu, które. I swoje własne, swoją własną satysfakcję widzi jako jedyny horyzont. Bardzo podobny cytat, czy w pewnym sensie trawestacja tego cytatu pojawia się także w tekście Kathleen Stock, który mi wysłałeś na portalu Unheard, która również pisze, że gdy uznamy, że osobista satysfakcja właśnie jest najwyższym imperatywem moralnym, pod który należy wszystko podporządkować, to właściwie osoby, które szukające uniknięcia cierpienia przez yy, śmierć yy, nie tylko domagają się czegoś co współczesna kultura powinna im dać, ale właściwie domagają się czegoś co współczesna kultura afirmuje. Skąd ja to wiem? Bo znalazłem na stronach New York Timesa ci, którzy grają w DLR Bingo i lubią sobie ze mnie czasami się e, śmiać, że tylko czytam tylko jedną gazetę tak naprawdę. E, tekst e, Lindsay Adario. Fotoreporterki, fotoreporterki i dziennikarki, którą ją bardzo szanuję i której prace poświęcone ofiarom konfliktów zbrojnych śledzę z wielką pokorą i uznaniem dla jej odważnej, pełnej wrażliwości i, i talentu pracy. Ale jednocześnie Lindsay Adario na stronach New York Timesa opisuje historię młodej Belgijki która postanowiła odebrać sobie życie, z którą y, autorka reportażu sama się zaprzyjaźniła i do której poleciała wyłącznie ją sfotografować, a związały się ze sobą na y, 3 lata. I Adario y, robi właściwie te wszystkie rzeczy, które organizacje suicydologiczne wskazują jako najbardziej szkodliwe, toksyczne i patologiczne w prasowych relacjach, czyli przedstawia drogę do śmierci tej młodej kobiety Chyba właśnie nawet nie jako nieszczęście czy tragedię, tylko samorealizację, odwagę, mm, sprawczość, właśnie pewien heroizm. Wyraz troski. Zawsze wraca to słowo empowering, prawda? Ono jest niesamowicie zdradliwe. Na przykład, kiedy mówi się o, o kobietach w seks nie? że granie w firmach porno, albo to jest empowering, albo że um, często destruk o destruktywnych zachowaniach się mówi, że są empowering, no bo ktoś wziął swój własny no swoje własne ręce. No tutaj empowering jest zabicie się. I Adario pisze, że w toku. Y Rozmów i znajomości ze swoją bohaterką, a wkrótce przyjaciółką, e, dorosła do tego, by pokochać i podziwiać przyjaciółkę, która wybierała, wybrała, aby umrzeć w zgodzie z własnym kalendarzem. Trudno się o tym mówi, bo, tak jak e, zaznaczyłem, z jednej strony rozmawiamy o, o kimś, kogo pracę, humanizm i wartości bardzo szanuję, i zarazem też rozmawiamy o czymś granicznym, ludzkiej śmierci, a jednocześnie nie mogę uciec od tego wrażenia, że od empatycznego portretu osoby, która znalazła się w sytuacji przeraźliwie smutnej i tragicznej właśnie, jest krok do idealizacji, pochwały i laurki dla tych, którzy nie odnajdując ukojenia ani pomocy w medycynie, wśród bliskich. Przyjaciół, nie znajdując ukojenia w religii, terapii, ani żadnej innej formie yy, społecznej pomocy, decydują się o tym, by z tego świata odejść. No, ty wdałeś wiele przykładów na to, jak się normalizuje, jak się zachęca. Ja mogę dać kilka przykładów na to, jak się popycha w krajach, w których już istnieje taka możliwość ludzi do tego, aby skończyć swoje życie, budując u nich poczucie winy. Dla przykładu, to większość tych przykładów będzie pochodziła z Kanady, bo tam akurat to dość dobrze dokumentowano. Był człowiek, który był nieuleczalnie chory, był poddawany opiece lekarskiej i miał spotkanie ze szpitalnym etykiem. I ów etyk, podkreślam, był to szpitalny etyk. Zaczął mu nagle przedstawiać wyliczenia, że opieka nad nim kosztuje 1500 dolarów dziennie. Tłumaczyć mu, ile dobrego można byłoby z tymi pieniędzmi zrobić dla ludzi, którzy są młodsi, mają jeszcze szansę, on i tak umrze za no ile lat? 5, 7. I tak nie będzie nigdy w dobrej formie, ma bardzo rzadką, trudną chorobę. I krótką, więc przedstawiać mu śmierć jako jedyne rozsądne wyjście. A kiedy ten człowiek odmówił, to zaczęto go do tego przekonywać z dość dużą regularnością, i on zaczął prowadzić dziennik tych spotkań, ponieważ rozpaczliwie szukał dowodu na to, że nie chciał umrzeć. Na przykład na wypadek, gdyby stracił przytomność albo na wypadek jakiegoś kognitywnego osłabienia jego sił, żeby miał dowód na to, że. Że to oni chcieli go popchnąć do samobójstwa, a nie on sam chciał to zrobić. Była historia, opisywana dość szeroko matki, która miała córkę z porażeniem mózgowym, choroba, o której się pewnie wielu z nas więcej dowiedziało, to sprawą serialu Breaking Bad, gdzie syn głównego bohatera ma porażenie mózgowe, i gdzie również lekarz jej powiedział, że no, to nie jest krótko mówiąc, życie niewarte życie, czyż nie? I że, że no w myśl istniejących przepisów porażenie mózgowe już jak, jak najbardziej wchodzi w grę. Lekarze więzienni w Kanadzie mieli dość chętnie sugerować zakończenie życia, powołując się także na trudy więziennictwa. Innymi słowy, układa nam się tutaj obraz społeczeństwa, które dosłownie w ramach darwinizmu społecznego. Wszystkich tych, którzy są słabsi, którzy nie pasują, którzy są problematyczni, chcę po prostu usunąć. Jednostka produkcyjno-konsumencka nie funkcjonuje. Czy to z powodów zdrowotnych, czy dlatego, że jest więzieniu, czy z dowolnego innego powodu. Teraz, żeby pociągnąć to dalej. W magazynie Unheard zostały opublikowane wyniki badań przeprowadzonych w Kanadzie na temat tego, kiedy ludzie dopuszczaliby. Dobrowolne pozbawienie siebie życia. Otóż 51%, to co teraz powiem, mi absolutnie zmroziło krew w żyłach. 51% Kanadyjczyków twierdzi, że jeśli ktoś nie jest w stanie zapewnić sobie stosownego leczenia, chociażby z powodów finansowych, to jakimś rozwiązaniem jest to, żeby popełnił samobójstwo. W istocie takich historii. W Kanadzie, w Oregonie, w Holandii jest coraz więcej. Ktoś spróbował dostać pieniądze od państwa, nie udało się, spróbował crowdfundingu, nie udało się, no to trzecią opcją było się zabić. 28% wskazała bezdomność jako dobry powód na to, żeby być poddanym Eutanazji, a 27% ubóstwo. Jeśli to was nie szokuje, nic was nie szokuje, a mogę tylko dodać. Jak raz wejdziemy w schemat, w którym uznamy, że uzasadnionym jest zabić człowieka bez bezdomny, albo zabić człowieka bezbiednym na jego prośbę, to jak daleko jesteśmy od tego, żeby go zabić i bez jego prośby, albo żeby jego prośbę w jakiś sposób wymusić albo sfingować? Mamy tu więc sytuację, gdzie wzięcie czegoś, co generalnie działa in extremis, działa w skrajnych sytuacjach. Ja też nie chciałbym żyć sekundę dłużej niż mój umysł. Zostaje przeniesione na zabijanie ludzi w sytuacjach, które w ogóle nie umywają się. Do tych najbardziej dramatycznych historii, o których często słyszymy. I uważam, że masz znakomitą intuicję, też kiedy mówisz, że język, którym się tego broni, z braku lepszego słowa brzmiło łokistowsko. I tak już, już słyszę chór oburzenia. Już słyszę chór, który będzie mówił raz jeszcze podcast wiele we ręce. Um, jest na swojej antyliberalnej krucjacie. Raz jeszcze podaje rękę reakcjonistom i wstecznikom i konserwatystom, którzy chcą ograniczać ludzki wolny wybór, którzy chcą urządzać innym ludziom ich życia, którzy chcą pozbawiać ich cielesnej autonomii. Ja na to odpowiem tak: znam doskonale wasz biolibertarianizm i to, do czego on prowadzi. Będzie prowadził dokładnie do tego, co odpisałem przed chwilą: ludzie będą poddawani eutanazji, bo będą bezdomni. Będą poddawani eutanazji, bo będą nieproduktywni dla rynku. I znam też doskonale. Będą poddawani, to... nie chcę wchodzić w słowo, ale i tak to zrobię. Będą poddawani eutanazji z uśmiechniętych powodów. Bo chcą, tak. bo to jest ich wola, bo to jest ich ciało, ich wybór. Bo to bo jest są ich bohaterami. Potrzeba. Kiedy to A, zrobili, to są bohaterami. Ryzyko, to jest ryzyko. Ja, za zrobili pod... to dla planety. Tak, ja za chwilę oczywiście podam argumenty, które dowiodą tego, że nie jesteśmy tylko po stronie konserwatywnej, moralnej krucjaty, ale to chciałem zaznaczyć wyraźnie, bo tutaj zobacz, jak wielki wyłom w naszej świadomości i jak bardzo też kolonizuje lewicę ten język po prostu skrajnego, indywidualnego wyboru i jednostkowych pragnień jako horyzontu. Tego, czym polityka powinna się zajmować. I w tym sensie ty z kolei miałeś dobrą intuicję, kiedy rozmawialiśmy o, o tematach na dzisiejszą rozmowę i powiedziałeś, że, że to w jakimś sensie wypływa z tego samego rdzenia, z którego też wypływa stosunek tej części, ja ich nie nazwę lewicą oczywiście, tych y, uśmiechniętych libertarian do innych y, zjawisk, które historycznie lewica czy socjaldemokracja potępiały, takich jak y, prostytucja na przykład, czy surrogacja. To ta druga pojawiła się w naszym czy używki programie. Je, czy używasz programu? Czy używki? Urosły do rangi nie tylko wyboru pewnego stylu życia, ale ja teraz wiem doskonale, kiedy sam wypowiedziałem się krytycznie na temat legalizacji narkotyków, co czuł Janek śpiewa, kiedy, kiedy mówił, że nigdy żadna sprawa, w którą się zaangażował, nie sprowadziła na niego takiej nienawiści, nawet sprawa reprywatyzacji, nie sprowadziła na niego takiej nienawiści, jaką sprowadziła na niego kwestia używek, czyli fundamentalnie alkoholu i Narkotyków. Ludzie traktowali, jakby on im wyrwał część duszy. A właśnie, tu usłyszysz, jesteś, bi jesteś bigotą, e, jesteś nienawistny, jesteś oceniający, e, jesteś reakcyjny, bo tu też wychodzi, już pada, już powstało słowo, tak? Suicydyzm. To, co robisz, to jest suicydyzm. Chcesz, chcesz suicide przejmować osoby, które chcą się zabić. Już jest przygotowany język na to, żeby zawstydzić każdego, kto miałby na to inny pomysł, i to obsługuje jeszcze jedna rzecz, taka typowa dla tych środowisk, normofobia. Ilekroć oni w czymś widzą normę społeczną bądź nakaz społeczny, wypada, nie wypada, nie należy i tak dalej, to reagują na to niechęcią, nienawiścią, bo to normiki tak myślą. A przecież oni marzą o transgresji. No a jakże wspaniałą transgresją jest twierdzić, że jeżeli na przykład um, masz depresję, albo generalnie masz dosyć życia, y, albo, y, albo jesteś bezdomny. No to po prostu powiedz, że chcesz się zabić, i e, jeszcze będziesz bohaterem, który ratuje planetę, który wziął swoje życie we własne e, ręce i który no jeszcze nam zdejmuje z głowy problem. No bo jak ktoś jest chory, tego trzeba utrzymywać, czy jak ktoś jest bezdomny, to mu trzeba znaleźć mieszkanie. Tak to problem z głowy. To jest wizja solidaryzmu społecznego, w której solidaryzm społeczny pobiera się na tym, że wszyscy inni solidarnie zrzucają się na spełnienie czy, 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 czyjś najskrytszych pragnień i potrzeb, niezależnie od tego, co e, mówi o tym prawo, państwo czy ogólno społeczne dobro. Mm. Pastwimy się nad, nad, tą, nad tą sektą dość mocno, ale ja od razu też zrobię pewnego rodzaju odskocznię, bo nie chciałbym, aby z kolei ta rozmowa zepchnęła nas do okopu fundamentalistów i Moralnych, moralnych wyroczni, bo jest też oczywiście z drugiej strony tak, że to ta, jak każda inna polaryzująca kwestia, wiąże się z dużą ilością też tani demagogii w internecie i dezinformacji. Łatwo jest niestety w dyskusji na temat eutanazji, wspomaganego medycznie samobójstwa czy śmierci przy udziale lekarza, jakkolwiek to nazwiemy, Natknąć się na nagłówki skandalizujące, próbujące wywołać taki społeczny opór najtańszym możliwym kosztem. Nie zawsze jest tak, że gdy media piszą o tym, że jakieś kliniki czy rządy państw zgadzają się na zabicie kogoś tylko dlatego, że nie wypełnił właściwych wniosków o dofinansowanie czy pomoc społeczną, musi być to prawdą. Są takie, są takie historie, które są jednak dużo bardziej e, zawiłe i fakt, i, i Kanada tutaj też, też wielokrotnie ich, e, ich dostarczała w przeszłości. E, I Holandia, też, prawda? Z tak. której też się bardzo często robi takie piekło na ziemi, em, gdzie tak, te historie były bardziej złożone, choć. Jeden zgon na 35 w Holandii jest wynikiem tego rodzaju procedury, co powiem, że jest statystyką, która działa na wyobraźnię. Tak, należy też mieć, jeżeli chodzi o to Holandię, to istotną statystykę, na którą należy zwrócić uwagę, to jest to, że choć rocznie eutanazji wykonuje się tam w przedziale kilku tysięcy, 6, 7, 8 tysięcy rocznie, to kilkadziesiąt z nich w ostatnim roku, dla którego widziałem dane, to było 83, dotyczy chorób psychicznych. I tu bym na przykład przyłożył do tego szczególną uwagę i krytyczny namysł. Um, I chętnie bym przeczytał więcej rzetelnych dziennikarskich No Ja bym powtórzył to jest tego, że 24% e eutanazji wykonywanych w Holandii się nie zgłasza. Dobrze, ale wciąż um, mówimy więc, o tym, że to jest 83 z tych 7 tysięcy, ale dla mnie w jakimś sensie być może przewrotnym, czy nieoczywistym, to 83 jest ba bardziej znaczące, ponieważ. Um, Czym innym jest terminalna choroba, e, którą da się w niepodważalny sposób wykazać, a czym innym jest e, e, wykonywanie eutanazji na podstawie przesłanek e, dotyczących tak zwanego kryzysu zdrowia psychicznego. Nie? To też trzeba mieć na, przykład na uwadze. E, no i ostatnia rzecz, którą trzeba powiedzieć, e, no bo ktoś, kto chociażby przez chwilę stał w życiu choćby jedną nogą na platformie pod tytułem Socjaldemokracja, powiedzieć to musi, Sposobem na pomoc osobom, które doświadczyły bezdomności, bezrobocia, seksualnej krzywdy, kryzysu zawodowego, rodzinnego, ciężkiej choroby, nie jest pomóc im jak najszybciej się zabić tylko zaoferować państwową pomoc, publiczne usługi, mieszkanie zastępcze, fachowych lekarzy, specjalistów opiekę. I szanse na rozpoczęcie nowego życia, ponieważ w całym tym suicidomanialnym trendzie, który ogarnia część środowisk progresywnych, bardzo dużo jest pisania o heroizmie w śmierci, tak? albo w ogóle uwznieśla się cierpienie do poziomów niewidzianych w naszej kulturze chyba od XIX wieku. A niezwykle mało pisze o osobach, które mierząc się z potworną krzywdą, traumą, problemami zdrowotnymi czy wykluczeniem, Wyszły z nich, ponieważ uzyskały pomoc. I znalazłem jeden taki reportaż, gdzie, co prawda na końcu, ale jednak, historię udanych, cudzysłów, udanych e, samobójczych śmierci z pomocą e, lekarza e, skontrastowano z historią e, dziewczyny, która miała takie plany, bardzo do tego dążyła, wypełniała wnioski o, mm, o eutanazję, o wspom wspomaganą śmierć, ale ostatecznie znalazła pomoc lekarzy, którzy się nią zainteresowali, którzy stwierdzili u niej inne problemy, traumy, uzależnienia, problem z, ze znalezieniem pracy, czy właściwego miejsca w świecie i pomogli jej z tego wyjść i może ona dzisiaj cieszyć się życiem. Fakt, że w tym, w tym dyskursie tak nieobecna jest, jakby rola instytucji publicznych jest dla mnie być może najbardziej rażącą, ziejącą, potworną dziurą tego dyskursu. Nie chodzi o to, by dyskutować o moralności, znaczy, to jest głęboko wtórna rzecz, dyskutowanie o moralności odbierania życia w takich czy innych y, okolicznościach, gdy leżą na stole dużo prostsze rozwiązania. Powtórzmy, no, publiczne mieszkalnictwo, lepsza ochrona zdrowia, pomoc ofiarom i nieskąpienie na Działania, które mają pomóc w społecznej reintegracji, odnalezieniu się w świecie i uzyskaniu fachowej pomocy. To są rzeczy, które zamiast e jak najbardziej technologicznie zaawansowanych i PR-owo dopieszczonych klinik śmierci powinniśmy potraktować priorytetowo, a mówię to, być może to słychać, ze szczególnym rozgoryczeniem czy złością w głosie, ponieważ dziś właśnie Główny Urząd Statystyczny postanowił przypomnieć nam, że Polska jest państwem w Unii Europejskiej, które w relacji do produktu krajowego brutto wydaje już najmniej na ochronę zdrowia, co każe tylko zapytać, na ile również od na ile również wpływa na problem samobójczych zamachów w Polsce, i jak, jak należałoby o tym również rozmawiać, ale nie tylko w kontekście zamachów samobójczych i suicydologii, ale w ogóle prewencji zdrowia psychicznego, ochrony zdrowia i pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Mało, mało tego, niedawno też rozmawialiśmy o Funduszu Sprawiedliwości, który podobnież wielkie, jeśli nie większe niż NFZ, miliony mógłby wydawać na dokładnie tego rodzaju cele, czyli pomoc ofiarom przestępstw i reintegracja tych z kolei, którzy na drogę przestępczą kiedyś weszli, a, a mogliby z niej zejść, i zaopiekowanie się rodzinami wszystkich tych, którzy znaleźli się wskutek przestępczości w sytuacji tragicznej i również potrzebują, aby instytucje życia publicznego, instytucje państwa po prostu wyciągnęły do nich rękę. Józef Stalin powiedział kiedyś, że śmierć rozwiązuje wszystkie problemy, nie ma człowieka, nie ma problemu. Chciałbym, żeby było tak, że my nie będziemy rozwiązywali problemu z przeludnieniem więzień, problemu z systemem emerytalnym, problemu z służbą zdrowia i coraz większą ilością Pacjentów, klientów służby zdrowia, problemów z kryzysem zdrowia psychicznego, problemu z bezdomnością i tysiące innych problemów, po prostu ułatwiając ludziom, którzy z ich powodu cierpią. Zabicie się po to, żeby wyzwolić więcej zasobów, po to, żeby większy kawałek tortu um, przeszedł w ręce tych, którzy tych problemów nie mają. I a jeszcze dodatkowo zakładam, że na tym zarobią, no bo jak w prywatnych klinikach bądź w budkach eutanazyjnych, o których już się mówi, ludzie będą się zabijać, no to ktoś będzie te zabiegi wykonywał, ktoś będzie te tabletki produkował, ktoś będzie te budki stawiał i je serwisował. Nie bez powodu istnieje tak potężne lobby i tyle organizacji, które już dzisiaj używając łokistowskiego języka. Mówią o tym, jak bardzo ważnym jest, żeby już umożliwić pozbawianie siebie życia jak najszybciej. I mówię to tak, jako człowiek, który broniłby prawa eutanazji w przypadkach granicznych, ale pilnowałby niesamowicie rygorystycznie tego, aby nie posłużyć się przypadkami granicznymi, po to, żeby zniszczyć naszą służbę zdrowia, zniszczyć nasz system emerytalny i zniszczyć w sobie człowieczeństwo. W imię tego, żeby kapitał jeszcze jeden obszar życia skolonizował, żeby skolonizował już nawet śmierć. Jedna uwaga, obiecuję ostatnia, bo patrzę rzetelnie, uczciwie na zegar, który jest dla nas niczym śmierć bezlitosny. Ja bym tylko rozgraniczył zapaść zdrowia psychicznego od sloganu kryzysu zdrowia psychicznego, który używany jest do tego, żeby medykalizować, psychiatryzować zjawiska całkiem normalne I w tym sensie jest pewnym takim wytrychem, które, które nie pomaga nam lepiej tego problemu zrozumieć, ale głębiej i nas w niego wpycha, to znaczy o, o, wiesz, mam nadzieję o czym mówię, czyli rozdzieliłbym hasło tego, że porywa tak, nas kryzys zdrowia tak, tak. psychicznego i sposobem na to jest traktowanie e, masy społecznych zjawisk jako Psychicznej aberracji, czy choroby, czy wręcz krzywdy, która jest nieuleczalna i nieusuwalna i yy, jest niejako. Ale są są fizyczne które możesz za, 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 zażyć, które ci pomogą. Tak, tak, oczywiście. tak. O to, mi, o to mi tylko chodzi. Mam nadzieję, że rozumiemy. To nie jest czczepiaństwo, tak. tylko. Rozumiem, że to jest tak, istotna korekta terminologiczna. Dzięki. Mm. I tu przechodzimy do yy, problemu yy, dużo mniej, powiedziałbym, granicznego i dużo mniej. Yy, w takim sensie tak. poważnego. Czułeś, jest po prostu irytujące. To zwyczajnie męczące, trywialne na tle tych wielkich dylematów, węz... które poruszaliśmy e, kilka minut temu. Pozwolisz, że zacznę. To jest to temat e, ciszy grobowej ciszy, niestety, wyborczej, którą w Polsce mamy i która utarła się wbrew e, prawu jako. Czas, w którym o polityce krajowej lub czasami o polityce nawet o zmianie szerzej rozmawiać nie można, w której media przestają wypowiadać nawet nazwiska liczących się polityków, a publicyści czy uczestnicy debaty publicznej w takim kompletnie fałszywym. Tańcuch, ukrywają swoje poglądy, które przecież są jawne, oczywiste i zrozumiałe dla e, każdego. Cisza wyborcza w Polsce nie jest bowiem w tym sensie prawem, jak ją praktykujemy, lecz li, li tylko obyczajem, ponieważ ustawa, owszem, zabrania agitacji politycznej. W tym w szczególności agitacji przed lokalami wyborczymi na te 24 godziny przed rozpoczęciem głosowania. Dobrze myślę, tak? Czy 48? Natomiast z całą pewnością nie zabrania całego tego. Szeregu, w Polsce. Dziękuję. Tak, całego tego szeregu rzeczy, które przyjęło się u nas stosować z wściekłym zapałem i autocenzurować się w ostatnich, w ostatnich latach. My w takim szpagacie trochę. Te cisze z jednej strony uszanujemy, bo nie będziemy mówili o samorządzie, choć wypadałoby chociażby w tym momencie pochwalić debatę samorządową, którą zorganizował warszawski klub Dwie lewe ręce z udziałem kandydatów kilka dni temu w Centrum Wielokulturowym na Warszawskiej Pradze, i to jest ten moment, w którym należy uchylić im kulturoznawczego kapelusza, że tak, rzetelną ostrą i surową, ale i merytoryczną wobec kandydatów debatę przeprowadzili. gdzie kwestie mieszkalnictwa w stolicy właśnie, ale i nie tylko, były wyprowadzone bardzo na pierwszy plan i politycy maglowani i egzaminowani z tych kwestii naprawdę bez taryfy ulgowej. No, ale to powiedziałem, że to, 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 to w tym szpagacie jesteśmy, bo z jednej strony nie powiemy nic o, o kampanii wyborczej, za to powiemy kilka słów o samej ciszy i jej absurdzie. Dokładnie tak i yy, no, trzeba też powiedzieć, że gdybyśmy powiedzieli, to moglibyśmy nawet dostać milion złotych grzywny, bo tyle wynosi naj. Ostrzejsza kara, jaką można dostać, chociaż tak realnie, to naprawdę ze świecą szukać człowieka, który zostałby ukarany z tytułu naruszeń ciszy wyborczej, a to z tego prostego powodu, że strasznie ciężko jest rozdawać mandaty za przekroczenie prędkości na wyścigach Formuły 1. No, przecież jesteśmy w sytuacji tak absurdalnej, że gdyby traktować te przepisy dosłownie, to nawet za polajkowanie czegoś na Facebooku czy Twitterze. Moglibyśmy dostać grzywne, no bo uznano, że ktoś agitował, my to polajkowaliśmy, więc inni ludzie to zobaczyli. Ergo prowadziliśmy agitację. To samo w sobie oczywiście sprawia, że ludzie nie są w stanie nie rozmawiać o polityce 24 godziny, zwłaszcza przed wyborami, a pomyśl, że w Czechach cisza wyborcza trwa trzy dni. Czy to w ogóle jak robić podcast w takiej sytuacji? Ale ludzie muszą to obchodzić. I jak to obchodzą? No, czy pamiętasz yy, sławny bazarek, który mamy co roku, gdzie ludzie mówią, jaka jest cena. No nie tyle go, pa nie i tyle go soli. pamiętam, co wiem, że za chwilę się zacznie od nowa. Tak. Yy, jaka jest cena pieprzu i soli, albo kolendry, albo po ile idą ośmiorniczki, yy, koniczyna, albo moja ulubiona. Petruszka, więc no, bazarek jest oczywiście sposobem zagrania na nosie władzom, I, i nikt z tego nie wyciąga żadnych wniosków, no bo niby jakie miałby. Analogicznie jest moim zdaniem ze wszystkimi przypadkami tego, co się dzieje w internecie. No jak, jak będziemy teraz rozsądzać, czy ktoś. To wrzucił sam, czy inna osoba, która była z nim w pokoju, czy to jeszcze była agitacja, czy to tylko było skomentowanie, czy polajkowanie, gdzie się kończy opinia, a zaczyna agitacja. E, I jak sądzę, bardzo wiele krajów, Wielka Brytania, Niemcy, Węgry, nawet podjęły decyzję o tym, żeby z ciszy wyborczej zrezygnować. Niektórzy zresztą nie drogą jakiegoś głosowania w parlamencie, a wręcz, tak jak Stany Zjednoczone, decyzją Sądu Najwyższego, który po prostu stwierdził i niekonstytucyjność stwierdził mianowicie, jak można ograniczać wolność słowa z przyczyn tak arbitralnych. Obok oczywiście argumentu o niewykonalności w dobie internetu tego wszystkiego. Jeżeli zachowałbym tu jedną jedno obostrzenie albo dwa, to byłyby one następujące. No, żeby nie prowadzić agitacji przed samym lokalem wyborczym, um, jednak ludzie powinni czuć się zupełnie bezpieczni i nie e, jeżeli, że nikt już tak powiem nie patrzy na ręce, um, więc powiedzmy, nie wiem, można być najbliżej 100, 200, 300 metrów od lokalu wyborczego. Um, I druga rzecz, uważam, że nie powinno się publikować sondaży w trakcie głosowania bo może to skłaniać ludzi w stopniu przesadnym do głosowania taktycznego i nie mówię tego wyłącznie dlatego, że partia, do której mam sympatię, kiedyś nie weszła do Sejmu, uwalona przez sondaż w ostatniej chwili Czy było to Sinn Fein? Nie, ale była to polska partia, więc nie będę jej wymieniał bo złotych żywności no. Jest to partia, która obecnie totalnie się nie liczy w polityce. Rozumiem. Czyli nie były to pory ani słoje. <noise> Drocza się oczywiście nie była, była to tego. partia o nie, 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 podobnym nie, jak Urząd Pracy. <głos> <głos> przestań. <głos> no to widzisz, no, dochodzimy do tego elementu naszego odcinka, który lubię najmniej, czyli gdy się ze sobą zgadzamy, bo ja chciałem powiedzieć, że choć. Znaczy, choć. Wszyscy wiedzą, że nie rekomenduję nigdzie rozwiązań amerykańskich, to i tu nie odstąpi od tej reguły i powie, że no właśnie, kompletny brak ciszy i zezwolenie na agitację np. Na pod lokalami wyborczymi, czy nawet w kolejce do głosowania byłby, byłby zdecydowaną przesadą. To dwa zapisy zawarte w polskiej ciszy wyborczej. Rozumiane właściwie, czyli jako zakaz agitacji w pobliżu lokali bezpośrednio i zakaz publikowania sondaży wyborczych w trakcie głosowania, czyli dokładnie te dwa, na które ty zwróciłeś uwagę, uważam za potrzebne i w jakimś sensie sensowne, choć zarazem, powiedzmy sobie też obydwaj uczciwie, bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe do egzekucji w dobie internetu i masowych social mediów. Agitacja może być prowadzona wszędzie za pomocą środków... Ym elektronicznych, tak, I, i w tym sensie internet jest zawsze 300 metrów od lokalu wyborczego, 100 i 200 metrów od lokalu wyborczego, a i sondaże publikowane w sposób zakłamany i taki obchodzący trochę ten, ten, ten zakaz, albo właśnie no mrugający okiem niczym łódka Bols do e, klienta w e, słynnych reklamach sprzed lat, będzie miał dalej miejsce. Tak mi się, tak mi się wydaje. Kraje, gdzie, gdzie postanowiono kompletnie z ciszą wyborczą się pożegnać, mają trochę inne problemy, bo na przykład próbują ograniczyć wpływ na wybory w inne dość absurdalne sposoby, na przykład delegalizując rozdawanie wody wyborcom w sytuacjach skrajnych upałów. To dzieje się w Stanach Zjednoczonych, w Georgii bodajże był taki problem, że z jednej strony zezwolenia to rozdawanie wody przez komitety wyborcze byłoby zezwoleniem na na agitację, na zakazanie z kolei byłoby, byłoby ograniczeniem praw wyborczych, bo ci ludzie z kolei cierpią w skwarze, więc właściwie dlaczego rozdawanie im wody miałoby być nielegalne? I w amerykańskich kolejkach do lokalu wyborczego, nie? Tak, tak, tak. O, które się oczywiście zdarzają, bo, bo jak wiemy, demokracja działa tam, działa tam naprawdę wyśmienicie i Model Jagodna, czyli <grymnie> został to wdrożony zanim Wrocławskie Jagodno stało się ze swoich kolejek wyborczych i kolejek także na drogach korków i braku dostępnej infrastruktury sławne na cały kraj. Stąd nie powiem, że jest to prawdziwa tragedia, bo to byłoby nadużycie tego słowa. Jest to raczej taki moment, taki przykry moment wyboru z palety rozwiązań po prostu nieidealnych. To nasze nie jest idealne, jest, jak słusznie powiedziałeś, irytujące, nieprzystające trochę do rzeczywistości, ale z drugiej strony jest tą irytującą tradycją. O tyle też ma ona w sobie dobrego, że daje ten jeden rytualny dzień na wyspanie się i odpoczynek tym, którzy chcieliby. Kampanię e, zakończyć. Nie? No, dziennikarzom, e, ekspertom, badaczom, ale przede wszystkim samym kandydatom i kandydatkom, którzy, którzy dostają dzięki temu taki jeden dzień na wyspanie się, kontakt z rodziną i może zjedzenie wspólnego e, posiłku. Po całych tygodniach pielgrzymowania po ulicach swoich miast i miasteczek, rozdawania ulotek, udzielania wywiadów, e, kręcenia najgłupszych, nawet e, TikToków i występo występowania. W debatach. W tym sensie może ten rytuał ma jedną dobrą stronę, bo rzadziej kandydaci dzięki temu, jak sądzę, mydleją albo muszą posiłkować się jakimiś wspomagaczami w trakcie wieczorów wyborczych, gdy mają za sobą ileś nieprzespanych dni i nocy. No ja bym z tego zwyczaju z kolei wyjął inną rzecz i sprawiałbym ją upowszechnić na, na, na 365 dni w roku, mianowicie ten, 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 ten zakaz agitacji. No gdybyśmy tak mieli, że. Dziennikarze w Polsce trochę jak w tym podcaście kierowaliby się taką zasadą, że mamy różne opinie i mówimy różne rzeczy, ale nigdy nie powiemy jednego: głosujcie na tą partię. Ta partia jest dobra, jest w gruncie rzeczy lepsza niż tamta partia. To byłoby dużo lepiej. I gdyby media powstrzymywały się przed agitacją partyjną, gdyby nie było tak, że są oficerami politycznymi rzuconymi na odcinek medialny, to mielibyśmy dużo bardziej jakościowe media. Jakbyśmy mieli bardziej jakościowe media, to byśmy mieli bardziej jakościową debatę. Jakbyśmy mieli bardziej jakościową debatę, to chcę wierzyć w to, że mielibyśmy też bardziej jakościowe życie publiczne, tak w ogóle. Więc nas nie trzeba ciszą wyborczą dyscyplinować, żebyśmy nie wchodzili w rolę tych, którzy mówią ta lista, tamta lista, ten czy tamten kandydat, bo wydaje mi się, że jak raz to zrobisz, jak raz przekroczysz tą granicę, to jest trochę jak spójście do PR-u przez dziennikarza, nie? Tak naprawdę nie ma już powrotu. Chyba, że mieszkasz w Polsce, wtedy już jest powrót. A my dochowując... Wtedy są drzwi obrotowe. Tak, właśnie. my dochowując tradycji, które jednoznacznie znamy, lubimy, szanujemy i kultywować planujemy dalej. Przechodzimy bardzo krótko, już do left komendacji. Pozwolisz, że zacznę? Chciałbym polecić książkę Humane profesora Samuela Moyna lub, wiedząc i szanując wasz czas, jak Obszerna jest to książka w języku angielskim. Zastąpić sobie ją lekturą jakiegoś wywiadu, podcastu lub spotkania autorskiego z udziałem profesora Moyna właśnie, ponieważ zajmuje się on w tej książce zjawiskiem bardzo dla nas dzisiaj ważnym, ważnym w kontekście tej rozmowy, mianowicie jak retoryka i fantazja na temat wojny humanitarnej nie tylko nie ograniczyła wojen, ale doprowadziła do ich większego rozprzestrzenienia się i większej tolerancji do tego, że wojny istnieją, ponieważ pozwala nam na to fantazja o tym, że choć istnieją, to są one przynajmniej takie bardziej humanitarne właśnie. Samuel Moyn ze swoją bezduszną precyzją i logiką filozoficzną, z której jest znany, a także surowego języka, rozbraja ten mit. Zaś dla tych, którzy... Po angielsku czytać nie lubią, nie zamierzają albo, albo nie planują w najbliższym czasie zapoznać się z moim. Polecę króciutko, egoistycznie, ale przynajmniej po polsku i e, w skrócie i za darmo mój tekst, Ciemna Strona Drona z roku 22, gdzie kilka tych zagadnień związanych z nadużywaniem dronów i wizją tego, że wojna prowadzona na dystans uniknie. E, Cywilnych ofiar, także rozwijam, sięgam tam do ulubionych przykładów: Turcja, Bajraktary, Izrael, Stany Zjednoczone, Ripery i e, AI w służbie e, wojny, stąd zachęcam do lektury także tego tekstu. No jak ty polecasz coś do poczytania, to ja coś do obejrzenia. Próbuję w wolnych chwilach oglądać nowy serial, jakim jest Yellowstone. Jeżeli podobała Wam się sukcesja, to ten serial też Wam się spodoba, bo tu macie sukcesję, ale że się tak wyrażę, na wsi w głębokiej amerykańskiej prowincji w stanie Montana, gdzie będziemy rozmawiali o farmerach, rancherach, dziedzicach ogromnego i potężnego agrobiznesu. Polecam ten serial także z uwagi na niezwykłą rolę i wspaniały powrót do formy Kevina Costnera, który według mnie zachwyca. W każdej scenie znajdziecie na, na Netflixie ten serial. Zatem Yellowstone, y jestem jeszcze na pierwszym sezonie, ale póki co naprawdę zachwyca, a słyszałem, że pierwszy sezon jest najsłabszy. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i. Y to, że z nami jesteście nie tylko tutaj, ale także wspieracie powstawanie kolejnych formatów, odcinków i rozwój tego programu na Patronite. Dla tych, którzy tego jeszcze nie robią, e, zachęcam do zajrzenia na patronite.pl, ukośnik i rozważenie, wsparcia e, nas, tak aby więcej tych formatów, e, nasza wizja nowego medium po lewej stronie, ale także więcej chociażby takich debat, jak ta, którą mam nadzieję już zobaczyliście, warszawska debata samorządowa organizowana przez klub, mogło mieć mieć miejsce, bo nasza szeroka i ambitna wizja klubów, podcastu Medium, newslettera i wpływowego ośrodka idei w Polsce nie zrealizuje się bez was i bez waszego wsparcia, które nam przekazujecie stąd. Na koniec jest zakaz agitacji, ale nie ma zakazu apeli o pomoc i wsparcie. Stąd apeluję do was i proszę abyście takie wsparcie dla naszego programu rozważyli. A teraz żegnam się tradycyjnym. Dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia już niebawem.